Może. No tak było. Też śmiesznie, mamy podłączone podobne światłowody, ale żadna firma nie podpisała umowy na te światłowody, więc jakby są światłowody, ale nie ma dostawcy. Szkoda. Może za 5 lat. Tak to jest, jak się mieszka w Zgierzu. Jak mieszkam w Łodzi. Po drugiej stronie ulicy jest Zgierz. Czekaj, mieszkasz w Łodzi? A to tak. Prawie jak moi inni znajomi. Ty, ja w domu. No, ale ta Łódź, cumuje w Obrownikach, tak, czekaj, znamy ten żart. Dzień dobry, czołóweczka. Kapolicki stream! Stay on target! Ja jestem turbo. Dobra, panienki, napierdalamy się. Za to, co mi zrobiłaś, zabij. Nie wiem, czy... Nie no, póki co zostaje przy tym internecie. Bo się chyba uspokoiło. Jest już muzyczka. Wszyscy są? Wszyscy gotowi? Powiedzmy. Powiedzmy, to znaczy nie jesteś gotowy. Znaczy no, po prostu nie. Znaczy chodziło mi o to, że moja postać ma dwie połamane ręce. To się nie martw. No tak. To mam ogarnięte. Coś, nie po to gramy w fantazjaka, w którym istnieje leczenie magią, żebyś miał połamane ręce przez cały czas. Nie, ale to będzie śmieszne. No. Niech dla mnie takie. W ogóle nie widzę na rolu tej Andrzeja. Ja cię. Dobra, to zaczekajcie chwilę jeszcze. Dziękuję, że mi przypomniałeś, że to cię powinno zrobić. Dzisiaj na gwiazdę piątka. No, pierwszy raz chyba pamiętaliśmy, żeby to zrobić na samym początku, a nie w trakcie. W ogóle rekrutowałem jedną tylko osobę do mojego D&D. Ktoś... Trochę mnie martwi, że tak dziwnie łapie. Że mnie? Akurat ty. Mówię tutaj o tablecie. Bo nie wiem. Ja siedzę w swoim drugim mieszkaniu. I jest do dupy.
Ile to się człowiek ciekawych rzeczy podawiaduje? No, jest tylko teraz. Siema. Siema. Telefon od mamy, nie wybacza. Spoko. Dobra. To co jakiś czas się dzieje. Tak, to się co jakiś czas niestety dzieje. Nawet w kwarantannie. Mogłoby się nie dzieć, ale się dzieje. Nie, mi chodzi, że co jakiś czas, akurat na początku streamu. No. Wysnuliśmy teorię, że twoja mama cię subskrybuje i jak dostaje powiadomienie, to dzwoni. Ale jak? Przecież zmieniłem na Twitcha. No na Twitchu. No to zmieniła też na Twitcha subskrypcję. Tam odsubskrybowała, tutaj zasubskrybowała. A w sumie tak, ostatnio spadła mi jedna subskrypcja. Oh, yeah. Dzień dobry, teoria.
Teorie spiskowe. Teorie streamu. Widzę, że ktoś tam już rzucił na gwiazdę, jaka nam dzisiaj świeci. Tak, żeby pamiętać. No, bardzo dobrze, bo ta jeszcze nie świeciła. A zatem dzisiaj gwiazda uroku, znak magii. Myślę, że jedyny mag w tej drużynie będzie zadowolony. A mam jakieś bonusy? Nie. Chyba, że używasz swojej nowej encyklopedii. Ha, ha. Dobra, słuchajcie. Już nie przedłużając. Po wyjściu z kanałów, z katakumb, poranieni, na niektórych odcinkach to Balfet musiała was wyciągać, bez ręcy. Naprawdę macie szczęście, że ona się na tym leczeniu zna, bez niej to by po prostu was by nie było. W ogóle a propos umiejętności, to idąc tym tropem, ty sobie nie wykupiłeś żadnej drugiej ścieżki magii, no nie? Ja? No a kto, ja? Nie wiem, do kogo mówisz, bo przerwało. Nie wykupiłeś nic. Żadnej drugiej ścieżki magii? A, nie. Jeszcze. Nic. Tak, nie, wiesz co, tak tylko zaznaczam, ponieważ używając magii... Cieni, wiem. Tak, używając cieni możesz jeszcze sobie dodatkowo, niezależnie od profesji, dokupić umiejętność ukrywania się. Tak tylko mówię. Znaczy tak, bo mam to, no teraz, cienia. Tak tylko mówię, że to się kiedyś może przydać. Słuchajcie. I co wykupię? Dobra. No jakby wykupiłeś, co wykupiłeś. I 50 wam powinno zostać końcówki po ostatniej sesji. Słuchajcie, po tym jak wyszliście już, tak jak mówiłem, dzięki pomocy Balfet, po tym jak naklepaliście nieumarłych i jednego żywego berserkera pod miastem, wyprawę też życiem przypłacił Friedrich, który was tam zaprowadził. Trochę złodziej, trochę cwaniak, trochę kanciarz, stary przyjaciel Balfet jeszcze z poprzedniej przygody. No bo on umarł, no jakby należy to powiedzieć, wykrwawił się po prostu na śmierć po ciosie toporem tego, nie rycerza, tylko berserkera. Taki niemiły był. No one cares! Przykro mi, że wam nie jest. No trudno. I tak nikt go nie lubił. W każdym razie, no po tym jak wyszliście, zakwaterowaliście się z powrotem w karczmie, pewnie w tej samej od świniaka, bo akurat tam mieliście już chody. Pytanie, czy Umibrin i Diego ranni w kończyny, przypominam, czy w żebra, Diego w żebra, szukacie jakiejś innej pomocy medycznej poza Balfet? Czy na przykład zgłaszacie się do świątyni Szalii po pomoc? Nie, no mi pasuje mieć połamane ręce przez 6 tygodni. Nie, no oczywiście, czy się składam do Szalii. Rozumiem. Ja mam połamane żebra, więc też jakby... Nie umniejszając Balfet, jednak chciałbym większej pomocy. W sensie, Balfet jest wielką pomocą, bo ona jest chirurgiem, a potem w razie gdybyście umarli, to też jakby jej usługi się na tym nie kończą. Ale Balfet nie potrafi wzywać błogosławionej pomocy z niebios, a kapłanki Szalii tak. Więc kiedy omiata was błogosławieństwo, no to wy będziecie po prostu goili się o wiele szybciej. I już po 3 tygodniach będziecie wyleczeni. Czyli teraz nasza przygoda będzie wyglądać tak, że idziemy do szpitala i przez 3 tygodnie czekamy. Tak, jakby teraz przez 3 tygodnie leżycie w łóżkach. Dobra, niech mają. Czyli mija 3 tygodnie, tak? Tak, mija 3 tygodnie. 3 tygodnie. Więc ty masz. W tym czasie. Co? Ile nas to będzie kosztować? Dobrze, że o to pytasz. Ponieważ co łaska w tym przypadku to jest 10 złotych koron. Dobra, stać mnie. Wiem.
Przypominam ci, że masz jeszcze długi ubalwę. Nie, to jest... Tak, wiem. Nie wypłaci się. Ale ja bym powiedział, że za każde spudłowanie Balfet to mi się to o koronę obniża. Balfet, co ty na to? Czekaj, czyli mówisz, że teraz Balfet widzisz już. Ale nie. Chyba nie skorzystam. Dobrze. Wiesz, nie można tak po prostu... I to chciało się kiedyś zwrócić. To nie może być tak, że nie ma z tego żadnego zysku, prawda? Nie można tak prostu trafiać. No cóż, Właśnie, skoro 3 tygodnie minęły, to ja mogłem przeczytać tą księgę. Tak. Właśnie bo mówili, że 3 tygodnie. Tak. Więc jak najbardziej... Ja bym to przeczytał. Mhm. Nie wiem, czy ktoś mówił, czy to mnie. Tylko... Ale dobra, więc przeczytałbym tą księgę i że po prostu skupił się na magii śmierci. Dobrze. Będziesz mógł się magii śmierci z tej księgi jak najbardziej nauczyć. Bez żadnego problemu. To nie wiem, czy mogę się traktować, że jakby ją mam, czy... Nie no, musisz za nią normalnie zapłacić w pedekach. I wtedy będziesz mógł jej używać. To teraz 100 czy 200? A czy co? Nie no, 200. Cały czas. Księga po prostu... w ten sposób. Księga po prostu pod nieobecność twojego mistrza uczysz się z holokronu. Dobra, ja zrozumiałem tak, że po prostu mi to da bez magii, bez pedeków. Sama w sobie księga zwiększa ci bez pedeków o 1 tą umiejętność magia, dzięki czemu masz 3 kostki magii zamiast 2. Przy czym tam jeszcze jest takie obostrzenie, że tam jest dodatkowa jeszcze kostka chaosu, więc spokojnie. Dobra, teraz trochę bardziej zbalansowane mi się to wydaje. Dobra. No, ma to większy sens, mam nadzieję. I od razu 3 tygodnie od szukania łasicy. No tak, to też. Ile tam zostało tej łasicy? 2 tygodnie i 5 dni, liczę. Licz. Kiedy wy dochodzicie... Tak? 15 złotych horn płacę. Bo co łaska. Dobrze. Rzucił się. Czyli co, Diego płaci tylko 5? Nie. Słuchajcie. Odejmujemy sobie 10. Tak, odejmujecie sobie 10. Okay. Balfet siłą rzeczy nie, bo Balfet była mniej ranna. Na pewno Balfet nie miała wyłączonej żadnej kończyny na stałe. No, nie, ja nawet chyba nie dostałam też. No, spoko. Nadrobimy. W międzyczasie Diego odkrył prochy, a w zasadzie trawę. Indyjską suszoną trawę. Niziołcze skręty. Chcesz trochę zielonego? No, pyłu? Jeśli można palić, to zawsze, ale pyłu to nie chcę. Zresztą już ten manewr ze mną próbowałeś. No tak, ale minęły 3 tygodnie. Może zapomniał. Ale od tego, co ci mam, nie tracę pamięci. Dobra. Ale skąd wiesz, jeżeli ci wymazuje pamięć? Skoro pamiętam coś sprzed 3 tygodni, to znaczy, że nie wymazuje. A co jeżeli wymazuje, kiedy trwałeś? Wymazujesz mu pamięć? Nie, w sensie pytam poważnie, czy mu wymazujesz, bo ty chyba masz to zaklęcie. Nie mam. Nie masz. Szkoda. To byłby dobry suspens. Diego, który traci wspomnienia. Nie pamiętasz, jak się nazywasz i przechodzisz na profesję bezimiennego. I nie pamiętam, czy połamał mi żebra. Też. Kim jestem? Jak się nazywam? Dlaczego pochodzę? Dokąd pochodzę? Dlaczego mam list do przywódcy Kręgu Magów Ognia? Dobra, słuchajcie, przez te 3 tygodnie, tak jak mówię, Umibrin sobie czyta, Diego dochodzi do siebie i odkrywa trawkę, niziołcze skręty. A Balfet? Co robi Balfet przez 3 tygodnie w Talabajmie? Balfet prawdopodobnie przez 3 tygodnie w Talabajmie zakupuje się w książkach. Mhm. I
I też się uczy. No trochę się uczę, trochę nie wiem za bardzo, co mogę tak naprawdę pozwiedzać sobie tutaj poza ewentualnie lokalną świątynią Mora. Powiem ci, że... Żeby zapytać, czy nie potrzebuję jakiejś pomocy. Powiem ci, że akurat zawsze. I to nie tylko świątynia Mora, bo widzisz, że do miasta i z miasta też są po prostu przewożeni ranni, chorzy. Poza murami, poza Talbastonem, ta zaraza, którą zostawiliście w sztrudel, ona zatacza coraz szersze kręgi. I widziałaś już kilkukrotnie, jak do miasta wwozili co istotniejszych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam na zewnątrz zostali, więc jakichś większych kapłanów czy szlachciców, którzy skądś tam z jakichś swoich dworków zimowych po prostu do miasta dla bezpieczeństwa wchodzili. No ale już powoli ich ciała zaczynała toczyć choroba i od razu zostawali w zasadzie otoczeni opieką kapłanów Szali i Mora. W zasadzie i z jednej, i z drugiej strony potrzebowali pomocy. Albo leczenia, albo pogrzebu. W zasadzie największe wrażenie wywarło na tobie, kiedy podczas tego 3-tygodniowego okresu, kiedy chłopaki dochodzili do siebie, ty akurat przechodziłaś gdzieś tam po dystrykcie handlowym, po dzielnicy marszantów i zobaczyłaś na wózku chorych znajomą jasnowłosą głowę i oczka przewiązane opaseczką. Pośród chorych przywiezionych do miasta znajduje się siostra Renata. Jest kompletnie zniekształcona chorobą. Ręce ma w zasadzie do łokci przewiązane takimi bandażami. Mam pod spodem prawdopodobnie już dawno trąd. Gdzieś tam na ramiona, na szyję, aż do policzków takie liszaje jej się czają. Widać, że do ostatniego po prostu tchu pełniła posługę pośród zarażonych. Nawet jej łaska Szali nie ochroniła. Cóż. Jestem z tego powodu zmartwiona i smutno rozmyślam nad tym, do czego to doszło, co mogło się stać, gdybyśmy tam zostali jednak. No, powiem ci, że za murami to rzeczywiście jest ogień trochę. Ogień zarazy oczywiście. No ale poza tym, no to też w samym mieście dzieje się niezbyt dobrze, bo z tego, co po prostu... No ty chodzisz po mieście, kiedy chłopaki dochodzą do siebie. Czy to tam właśnie na cmentarz chodzisz pomagać, no bo jesteś wykwalifikowana, czy gdzieś się zaczepiasz przy jakichś lokalnych medykach, cyrulikach, czy przy świątyni Szali. No jest to okres, kiedy zręczny lekarz, czy zręczny chirurg, zręczny balsamista, no to jest na wagę złota. Biorąc pod uwagę, że ty ważysz 60 kilo, no to taka... torba sztabek za ciebie by się należała. Dostaję taką zapłatę, ile sama ważę. Nie, ale dostajesz zapłatę za pomoc. 3K20 możesz rzucić. 3K20, dobrze. Jesteś bogatsza o 33 korony. No. Czyli średnio 10 koron na tydzień zarabiasz. 11 nawet. Dobrze. No, to całkiem nieźle. Posłuchaj, tak jak mówię, no to jest już ten okres 3 tygodni, więc chłopaki już wstają, już ręce im nie dokuczają, żebra Diego zrośnięte po kuracji błogosławieństwami. Jej. I pewnie... Co, i oni tak codziennie dostawali takie błogosławieństwo? Znaczy wiesz co, dostali takie raz, a dobrze, i dlatego po prostu nie leczyli się 2 miesiące, tylko 3 tygodnie. Bo po prostu ich ciała po tym, jak przyjęły dawkę boskiej mocy, zaczęły szybciej się goić.
No. Umirin czytał, Diego ćpał, ty też czytałaś. Ale tak jak mówię, z plotek, które chodząc po mieście gdzieś tam wychwyciłaś kątem ucha, no to w samym mieście też już zaczyna ta zaraza występować. Oczywiście jak zwykle na początek chapie dzielnicę biedoty i dzielnicę handlową, dlatego zawsze gdzie tam idziesz, no to jakaś maseczka na twarz z chustki czy coś. Plotki mówią też pośród biedaków najczęściej, że z jakichś studni ujęć miejskich to jakieś robactwo też wyjmują razem z wodą. No, że gość jakiś otworzył tam worek jakiegoś ziarna, a tam zamiast zboża, zamiast nasion, pszenicy w tym worku były po prostu takie ruszające się glizdy czy inne larwy. Po prostu worek zamiast zbożem był wypełniony larwami. Jakby takie... Co się dzieje? Tego rodzaju ploty dochodzą do was. Możecie sobie rzucić też teraz na spostrzegawczość, na plus 20, tak zbiorczo. Kłopo, ja już pewnie widzę. No, Diego dzisiaj wykupił spostrzegawczość, patrzcie! Wow. Od razu! Ej, to jest wciąż mniej niż ja. No. Jestem za nisko, podnieście mnie! A to akurat było słuchowe, wiesz? A, tak. Nie masz bystrego słuchu? Nie. Jezu, bo ja to rzucałem z bystrym tym. Ale to i tak, ale to i tak ci weszło, to są te same kostki. Jo. Znaczy to tak, no to nie, to Balfet chodząca po mieście to akurat nie, ty się zbyt obracałaś w tłumie, ale chłopaki, którzy nieraz do późna siedzieli przy otwartym oknie w waszym pokoju w knajpie, to wy słyszeliście parę razy gdzieś tam z północy ponad lasem ryk i huk skrzydeł, kiedy prawdopodobnie ten smok cały czas się gdzieś tam czaił. Widzieliście wy z okna Balfet z autopsji parę razy też, jak ekipy rycerzy wyruszają poza miasto. To właśnie oni najczęściej sprowadzają tych chorych, takich ważniejszych, no bo kto by się tam wieśniakami przejmował. Ale jak jakiś szlachcic w zimowej rezydencji, no to go rycerstwo sprowadza, czy jak jakaś właśnie kapłanka w rodzaju siostry Renaty, to ją po prostu do miasta sprowadzają, no. Żeby się edukacja nie marnowała. No tak. Więc zarówno rycerze Sigmara, jak i rycerze Zielonych Pól, ten zakon Myrmidii, Długonodzy, czyli rycerze Tala, Szalia nie ma rycerzy. Ale to w sumie byłoby niezłe, nie? Taki zakon rycerzy używających tylko tarcz. Tak. Ja to widzę. Ja też to widzę. To jest to. Mazu-mazu? Dlaczego mazu-mazu? Mazo-mazo. Mazo? Nie wiem. Zakon kapitanów Ameryków. Także słuchajcie, jesteśmy już po tych 3 tygodniach, chłopaki wstają i jak sądzę dzielicie się najnowszymi plotkami Balfet ze sobą. Mm-hmm. Więc zakładam, że każdy z was tę wiedzę, którą przekazałem, posiada. Zarówno Balfet wie o tym, że słyszeliście parę razy smoka na północy przez te 3 tygodnie, jak i wy wiecie o całym gównie, które dzieje się w mieście. Umibrin nadal ma zwidy pod postacią zielonych much, a pająki dalej przędą pajęczynę jak po LSD. No, więc to jest wciąż fajne. No. Brzmi... To się coś kłamszego z magią chyba dzieje. Prawda? Nie możliwe, żeby było aż tyle się działo w takim okresie. Nie wiem, to jest tyle gówna, że ciężko ocenić, jeżeli chodzi o magię.
No, należy pamiętać, że poza miastem no, natknęliście się na gobliny, natknęliście się na spaczogory, czyli gory ze znakiem Nurgla, boga zarazy. Tak, ale nadal wszystko wydaje się tak trochę zbyt aktywne. No. Szkoda, że nie macie... Nie wiem, ja jestem z południa. Szkoda, że nie macie prawdziwego mistrza magii w drużynie. Tak dalej. No. Twojego mistrza gdzieś powlókł Juan Carlos, kiedy uciekał ze spalonej wieży. A skoro o tym mowa, zakładam, że siedzicie w knajpie. Już mogę sam jeść. Tak, już możesz sam jeść. Już nie trzeba cię karmić przez słomkę. I mogę sam przewracać kartki. A Stefan Mausman dolewa, jeśli mu zapłacicie. A nic nie pije. Jak się działa? Bardzo wino! Okej. Okay. Ja oszczędzam, żeby spłacić bardzo. Czemu? Wiesz to, jak zbrzmiało, jakby kim była? No tym. Moją dłużniczką, tak? Nie, odwrotnie. Twoją wierzycielką. Słowo, którego szukasz, to wierzyciel. Tak, wierzycielka. Tak. Wierzycielką. No, nie wiem, tylko ty masz takie skojarzenia chyba. Być może. Być może. Słuchajcie. Nie, dzisiaj mam zdecydowanie. Kiedy tak siedzicie sobie w tej knajpie, pijecie, co tam jecie, drzwi otwierają się, wchodzi mężczyzna po kroku, po kształcie postury. No Diego i Balfet się anatomią opowiadają, więc możecie poznać. Jest to z pewnością mężczyzna, cały okryty, kapturem, płaszczem, tak mocno ściśle. Wygląda jak typowy edgelordowy posłaniec przekazujący bohaterom nowe zadanie. Rozgląda się chwilę po karczmie. A na co był wykrzyknik? Tak, nad jego głową jest wykrzyknik. I taki zielony klejnocik, wiesz, bo tak naprawdę jest Simsem. Kurde. Warhammer to tak naprawdę Simsy. Na dragach. Nie. Diego, co ty brałeś? Tylko Diego na dragach. A niech podstawi te krzesło do paleniska i usiądzie na nim. On wrzuci ławkę do ognia, bo lubi duży ogień. Duży ogień. Nie, słuchajcie, on nie podstawia krzesła do paleniska i nie siada w rogu, ale kiedy się rozgląda, wzrok jego pada na was. Nie widzicie jego twarzy, no bo jest zakryta kapturem. Dopiero kiedy podchodzi do was, bo dopiero do was, jakby do was się zbliża, zauważacie pod kapturem, że jest to Juan Carlos. O, hola! Hola, amigo. Nie macie pojęcia, jak długo was szukałem. Cześć. Nadal wleczycie ze sobą tego elfa? A ty nie miałeś ze sobą jego mistrza? Tak, właśnie dlatego was szukałem. To głupia sprawa. Gdzie on, kurwa, jest? Ukryłem go poza miastem. Co? A to on jest taki skarb, że trzeba go ukrywać? Właśnie. Wiesz co, Diego? Mógłbyś być zaskoczony, ale na zewnątrz jest to takie gówno, jak dawno jeśmy w starym kraju nie widzieli. Po całej prowincji chodzą patrole, rycerzy, straż dróg. Jak tylko kto podejrzany o paranie się magią, to od razu go wieszają, nawet bez procesu. No to u Mibrin, to jakby co, to my cię nie znamy, albo tak już były, nie wiem. Tak już było. Kryj się lepiej. Tak już było. Dlatego pamiętasz, kiedyś opowiadałeś o takim, o takiej kryjówce w lesie, gdzie tam jakiś stary z wilkami. Tak, pamiętam. Więc odnalazłem ją i tam ukryłem tego elfa. I tak to tutaj pozostawiłeś i do nas przyszedłeś. No, musisz... A jak się ma? No, dlatego... Czy ty chcesz dziób? Dacie mi się wysłowić? Perbako? Karamba? Nie. I inne estalińskie wyrazy na G?
Mam inaczej. To my tu zadajemy pytania. Może inaczej. Chodźmy i powiesz nam w drodze. Dobre? Jasne. Słuchajcie, no też dlatego chciałem was znaleźć. Wiedziałem, że jak gdzieś się spotkamy, to pewnie w Talabajmie, a z tym elfem nie jest zbyt dobrze. Jak to? No, dużo się miota i coś krzyczy przez sen. Czy to samo? A ja nie wiem, ja nie rozumiem, co krzyczy. Nie musisz rozumieć, co krzyczy, tylko żeby poznać, że cały czas gada coś mniej więcej tego samego. Pewnie tak, ja się nie znam na językach. Dobra, chuj. Dobra, chodźmy. Kurde, nie ma co tracić czasu. No. A może jednak kutas? Albo używajmy jakiegoś lepszego słownictwa. Bardziej poprawnego naukowo. Niż kutas? Tak. No nic. Rzućcie 2K100. Wszyscy? Jedna osoba. Ktoś się zgłasza. A, no dobra. Rzucaj. A czy mogą dwie różne wtedy po jednym? Dobra. 8 i 86. Mhm. Spoko. Smok zadaje 94 obrażenia. To zabawne, że o tym wspominasz. Nie. Nie. Nie zadaje 84 obrażeń. Zaraz, gdzie to jest opisane w takim razie? Zła zmie. O, jest. Dobra. Słuchajcie, już wszystko wiem. Tak jak mówię, albo inaczej, tak jak wy mówicie. Idziecie i Juan Carlos opowiada wam po drodze, tak? Mhm. Dobra. Mhm. Słuchajcie, czyli zbieracie się od stołu, pakujecie się, uiściwacie rachunek, żebyśmy o tym nie zapomnieli. No, trzeba. Tak. Wiem, że Balfet tak. Cierpi, a z Balfet cierpią też wasze sakiewki. Rzuć ktoś 3 korony. Dobra, ja rzucę 3 korony. Zarobiła, to rzuci. No ba. Ejdź ty. No. I słuchajcie, i wespół z Juanem Carlosem będziecie opuszczali, tak, Talabajm. Tą samą drogą, którą przybyliście, no jest tylko jedna droga, Wizard's Way. Tyle tylko, że tym razem no jest o wiele mocniej pilnowana, widzicie, niż jeszcze 3 tygodnie temu, kiedy przyjeżdżaliście do miasta. Strażników jest ze 4 razy więcej. I są też o wiele lepiej uzbrojeni. Poprzednio no to mieli jakieś halabardy, jakieś tarcze. No oczywiście, typowy ekwipunek strażników. Teraz zauważacie, że mury i blanki Talbastonu są obsadzone przez strażników już w zbrojach z kolczugi. Każdy z nich poza mieczem, tarczą i halabardą ma także kusze. A kiedy mijacie no, takich ewidentnie w stopniu oficerskim, bo musztrujących swoich żołnierzy na murach, no to widzicie, że średnia na jednego sierżanta to są 2 pistolety. No cholera. Więc no, widać, że miasto... Nie. Miasto zamyka się. Też ze względu na to, że wchodzicie jednak, a w zasadzie wychodzicie z miasta w obszar zarazy. Zostajecie też zresztą zaraz zatrzymani przez jakichś strażników na tym takim mosteczku przy Wizard's Way, którym wchodziliście tu poprzednio. Stać? Dokąd to? Droga prowadzi. Na zewnątrz nie jest zbyt bezpiecznie.
Jeśli możecie, jeśli możecie, odłóżcie waszą wyprawę. No niestety chcielibyśmy, ale nie możemy. Nie jest to możliwe. Zresztą potrafimy o siebie zadbać, spokojnie, zaufaj nam. Dobrze, no tak tylko mówię. No, taki obowiązek. Medyka od razu i też czego pogrzeb też mogę zrobić. Rozumiem, ale zrozumcie mnie, podróżni, taki obowiązek uprzedzić o niebezpieczeństwie. W okolicznych wioskach nie ma co szukać gościny, a i samotne karczmy opustoszały. W zasadzie w bezpośredniej bliskości Talabajmu to już tylko dzikusy i potwory. A jeśli jeszcze kto żyw, to i tak niedługo umrze. Dlatego uważajcie na siebie i podróżujcie tylko za dnia. Nocą z pomiędzy drzew mogą wyjść prawdziwe potwory. Dobrze, zapamiętamy. Dziękuję. Tak, głowa mnie tarła, to chyba już spryśniało i tak dalej. No, unoszą się spod tego worka, jeśli jeszcze się go nie pozbyliście, roje much. Chyba, że ktoś tam ją, nie wiem, w jakiś sposób zabalsamował, Balfen. Taka mała sugestia. Mogę spróbować. Możesz spróbować zabalsamować głowę. Wydaje mi się, że balsamowanie to będzie anatomia. No nie wiem, mam też ewentualnie to w sumie. O, mam aptekarstwo. Albo gotowanie, żebyś, wiesz, wygotowała ją. Myślę, że to wszystkie w sensie, na raz. Tak, to wydaje mi się, wiesz co, że inteligencja spokojnie da plus 10 za wszystkie te umiejętności, które masz. Tak. Dobra. Będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Kiedyś. Ale teraz. No, 94, 92. Coraz niżej. Może dojdziemy do jakichś sensownych rzutów pod koniec. No. Może. Może chociaż raz trafisz, co? Czy dzisiaj będzie ten dzień? Mhm. Ona po prostu całą grę szykowała się do trafienia w tej rozgrywce akurat. No tak, bo dzisiaj jak dobrze pójdzie, to zagramy finał tej przygody. Jak się nic nie zesra, to zagramy finał przygody. Nie, no jak źle pójdzie, to też zagramy finał. Tak, jakby już zadane mamy ustalone, że niezależnie od tego, czy przeżyjecie, czy umrzecie, jesteśmy w finale. Tak! Wygraliśmy, gracie o milion. Ej, ale w sumie w ciągu tej kampanii tyle, ile razy Buffett trafiło, można policzyć na palcach jednej ręki. Tej ręki. To jest kurwa smutne. Tej ręki. Tej dziwnej ręki, ja którą bym nosi Buffett. Ja powiedział, że za trafienie mnie to powinna być jeszcze ujemne punkty, to na palcach jednej ręki to ujemny. Tak. Myślicie, że za każde trafienie tej łapce odpada palec? O, a propos tej łapki, to mam fajny pomysł. Poczekajcie, bo raczej grajcie, a ja dopiszę jedną postać. Mam fajny pomysł. Mi się wydaje, że za każdym razem, kiedy Buffett trafia, to umiera mały kotek. Myślisz? Nie, tylko nie to, tylko nie kotki. No. Ja myślałem, że teraz po prostu robisz licznik, który będzie na ekranie się cały czas pokazywał, trafienia Buffett i będzie wynik minus 1. Szczerze, pasowałoby. Nie, ale to kuszące. Na następną kampanię zrobię coś takiego. Co to? Albo w ogóle liczy ten, ilość porażek krytycznych. Setek, ile wyrzuciliśmy, bo tego też było dużo. Skłon! Spoko. Dobra, mam. Słuchajcie, będzie śmiesznie. Nie podglądać mi tam streama. Słuchajcie, wychodzicie w takim razie z Talabajmu, znowu przez Talagat, czyli takie miasto satelickie nad rzeką. Juan Carlos prowadzi was wzdłuż rzeki na północ.
No. Jeśli sobie spojrzymy na mapę. Na tą mapę akurat możemy sobie nie patrzeć, bo to nie jest właściwa część mapy. Chociaż w sumie. To jest co? To jest Talabekland. No to dobrze, dobrze jest. A, jest. Ale powinien być ten. Powinien być Ostland bardziej. No nic. Tam idziecie. Przekraczacie Talabek. I tak jak mówiliśmy, na północ. Już można chyba wyłączyć tego Toto. Tak, to było Toto Afrika. Dobra. Słuchajcie, czyli co? Z powrotem zaśnieżone pustkowia, jest jeszcze sroższa zima niż była. No i tak jak mówił wam Juan, tak jak mówiła wam Balfet, tak jak uprzedzał was ten strażnik, no to w wielu miejscach po lesie widzicie ślady po prostu szalejącej zarazy. Wozy przewrócone i splądrowane przez jakiś właśnie prawdopodobnie zwierzoludzi. Ludzie rozsiekani ich bronią, rozkłuci ich rogami czy rozdeptani ich kopytami, a ci, którzy akurat przeżyli i nie umarli od potworów, to są tacy zasuszeni i zmumifikowani, jakby po prostu od środka wyżarło ich robactwo. Kilku, nie wiem czy pamiętacie, w Strudel jeden z rycerzy umarł straszną śmiercią poprzez to, że coś wygryzło mu się z brzucha, jak w Obcym. Mm-hmm. Więc takie trupy też widzicie, z dziurami nie tylko w brzuchu, ale też w klatce piersiowej, w głowie jest taki trup, który ma dziurę zamiast oczodołu, jakby właśnie przez to coś mu wypadło, czy w skroni. Generalnie jest to bardzo nieprzyjemny widok. Chciałbym, żebyście sobie rzucili na siłę woli. No nie, nienawidzę rzucać na siłę woli. A, bo nie możesz opanować strachu. Palfet, no właśnie. Ostatnio ulepszyłem siłę woli. No. No to dobrze, ja mam doświadczenie. Balfet ma doświadczenie, ale Diego i Umibrin żygają jak koty. Te małe koty, które umierają, kiedy Balfet pudłuje. Nie! Więc i was to czeka. Słuchajcie, razem z Juan Carlosem przechodzicie, no tutaj Talabek rozlewa się trochę. Więc prowadzi was jakąś drogą, którą nie szliście jeszcze wcześniej. Widzicie takie zamarznięte bajoro pośród rachitycznych drzew. A Juan Carlos na pewniaka przez środek lodu. To się nie wydaje bezpieczne. Juan, jesteś pewien, że to się pod nami nie załapie? No tak, spoko, przecież szedłem tędy poprzednio. Ale na przykład jak lepiej iśmy pojedynczo. Sam! No ale to co? No teraz jestem też sam, tylko że z wami. Słuchajcie, możecie sobie rzucić na spostrzegawczość minus 20. Ale wzrokową? Wzrokową. Czyli minus 10 mam. Mhm. Ech, te stare oczy. O! Te stare oczy. Słuchajcie. Się przydały. Ach, te stare oczy. Te stare oczy. To nie jest tak, że Balfet jest najstarszym członkiem drużyny? Tak. Tak. Tak.
Wydaje wam się, że Umibryn jakoś dziwnie te kroki stawia, tak jak bocian trochę. Tak, wiecie, wysoko podnosząc nóżki. Zaraz, że ja? Znaczy Umibryn, Boże, Juan. Pojebałeś się w postaci. Raz, poprawię. No dobra. Jakoś tak stawia te nóżki jak bocian. Naśladuję go. Wiem, o co chodzi. Idziesz krokiem bocianim. Tak. Wszyscy idziemy. Okej. Okay. A nie możemy tak go po prostu ominąć? Znaczy, wiesz co, abstrahując od rysunku, to tutaj jest całe to bajoro zamarznięte. To nie jest tak, że to jeziorko jest jakoś w rozsądnym czasie omijalne. Oczywiście, że można, ale wtedy musicie nadłożyć z pół dnia drogi. To jest tylko grafika poglądowa. Więc wchodzicie na lód, tak, jak rozumiem? Jak boczki. Jak boczki. I chciałem, żeby te boczki sobie wykonały te zręczności. Czy się ktoś nie wypierdoli? To je agility. To je agility. Balfet leży. Super. Tylko. Ale to jest znamienne. Oni są ze stali. Tam jest raczej ciepło. A jak na razie Estaliczycy wygrywają w zimowej olimpiadzie. Ja całe życie mieszkałem w lesie, okej? Okay? Ale tam też była zima. Ale w lesie nie ma zimy. Wiaranym pomaga w utrzymaniu równowagi. Ale to może dlatego, że obaj odbieraliście lekcje szermierki i jesteście jakby przystosowani do balansu ciałem. Chyba, nie? To myślę, że to dlatego. W każdym razie, no, idzie sobie Diego, gdzieś tam Juan. Juan cały czas, co znamienne, w tym płaszczu z kapturem. No i leżący, jakby przewróceni Balfet z Umibrinem. Juan tak się odwraca. Diego, może pomóż im. No, cześć. Jak będę musiał wrzucać czwartką? Nie, pomóż, to im pomóż. Dobra, to idę im pomóc. Oj, dawajcie. Już wam tłumaczę, jak to się robi. Najpierw odpychasz lewą nogę, a potem prawą i tak na zmianę, zamiast po prostu chodzić, jakbyście chodzili po normalnej powierzchni. Ale to dawajcie. Przecież trzeba całą stopą. Będzie git. Chodźcie, złapcie mnie za rączki. Dobra. Słuchajcie, kiedy łapią cię za rączki, podkreślam, że wy jesteście w pełni sił już. Z pomiędzy drzew, wtem. No kurwa, oczywiście. No co? Nie może być tak, żeby wiesz, żeby było za łatwo. O, takiego sobie dziś damy. To mówisz, że dzisiaj nogi? Hehe. Rzucam nożem. O, żabki. Tak. Są to żabki. I zaraz zobaczymy. No gdzie mam tę kartę? Nie tu. Terentatek? Nie no, please. Jaki terentatek? Tregar! O nie, właśnie się szczeliłem z jedną rzeczą. Ja nie mam karty postaci na Star Warsy w środę. Really? Tak. Słuchajcie, no... dwie strzały trafiają. A my możemy zrobić uniku? Przed strzałami nie. Więc ja myślę, że jakby zrobimy to uczciwie. 2d3. A może po prostu kaczyk to nie został trafiony? Nie, ponieważ może być tak, że jedna osoba została trafiona dwa razy.
Ale na szczęście, na szczęście nie. Balfet i Diego, akurat Balfet ciebie, Diego, podnosił i od tych dwóch bliższych żabek dostajecie strzała. Widzicie ich teraz, jak czają się pomiędzy drzewami. W pierwszej chwili bierzecie ich za ludzi, zanim nie dociera do was, że pod tymi futrami czy skórami, w które są po prostu obleczeni, są to mutanty, ohydnie zdeformowane. Jeden ma jakieś rogi wystające spod czapki, ale twarz ma ludzką. Łuk, który trzyma, no to zamiast dłoni ma owinięty w takiej matce i po prostu w tej matce naciąga. Drugi ma w ogóle jakieś ptasie stopy i długi taki dziób. Trzeci to w ogóle poci się jakimś błyszczącym, fioletowym glutem. Fuj. Mimo, że jest 20 stopni mrozu, to on się poci glutem. To musi być bardzo ciekawy glut. Chciałbym zbadać ich właściwości. Tylko go nie powiem. Pierwszy odmrażacz. Okej. Okay. Diego 8 i Balfet 4. Czyli dostaje 4 w mordę. Nie w mordę, tylko w ramię. A Balfet w nogę. No nie. Kolano. Rzućmy inicjatywę. Strzała w kolano. Przekreśla twoje marzenia o poszukiwaniu przygód. Jakim poszukiwania przygód? Ja będę świadczyć usługi dla poszukiwaczy przygód i ich rodzin. A szczególnie ich rodzin. Zwłaszcza. Jak potrzebujesz pomocy z rzutami, Rafał, to mów. Ja mogę jakby rzucać w twoim imieniu, a ty będziesz tylko fabułę robił. Tak, poproszę, bo nie mogę otworzyć karty. Spoko. Więc ty po prostu deklaruj, bo widzisz, co się dzieje, nie? Widzę, co się dzieje z dość dużym opóźnieniem, ale widzę. Dobra. O, mutanty rzuciłem. A, bo na streama patrzysz pewnie. Nie, z tym by mi przeciążył internet. Słusznie. Dobra, pierwszy porusza się Diego. Słuchajcie, jakby lód traktuje trochę jako trudny teren, więc żeby po prostu wykonać ruch po lodzie, trzeba wykonać te zręczności albo upaść. Przy czym Diego weszło bardzo mocno poprzednio, więc powiedzmy, że w pierwszej turze mu daruje. To w takim razie rzucam nożem. Rzucasz nożem. Proszę bardzo. To było BS, tak? Tak, ale wiesz co, ponieważ ty masz już umiejętność, to możesz po prostu sobie wpisać w broń nóż do rzutów, w dystansową. Wpisz sobie tam. Ten sztyletem zamienić, czy po prostu... Nie, bo możesz sztyletem dziugnąć, a możesz sztyletem rzucić, jakby... Więc tam po prostu będziesz osobno miał pod to. Nie, niżej. Wiesz co, tam masz niżej tą dystansową broń. Dobra. Premii do US-ów nie dostajesz. Obrażenia wpisz minus 3, tam zamiast tego 0. Minus 3. I jak masz tą kolumnę, właśnie, rzucana. I teraz możesz sobie od razu zaatakować. Żadnego modyfikatora nie mam, tak? Tak, żadnego modyfikatora nie masz. I put! Nie! Pierwszy raz! Nauczył się rzucać i wreszcie spudłował. No to była pierwsza akcja. Tak miało być. Tak, bo ty masz szybkie wyciągnięcie. Szarży już nie zrobię. No, szarży już nie zrobisz. Więc pewnie wyjmujesz jakiś miecz czy rapier. I szykujesz się, żeby ci podeszli. No, okej. Okay. Próbuję nie dostać strzału. Okej. Okay. Umibrin? Załóżmy, że Diego was podniósł, więc stoisz. Jakieś zaklątko? Na początek. To czy te noże i sztylety mogę potraktować jako do sztyletu cienia? Nie, ponieważ musi to być szczególny sztylet z żelaza skuwanego trzykrotnie na zimno. Nie każdy sztylet jest skuwany na zimno, nie każdy sztylet jest skuwany trzykrotnie.
No, tym trzykrotnie to już nie było. Tak. Dobra, to tylko strzałką z biodra. Dobra, o, włączyła mi się karta, mogę sam już to zrobić. Dobra. Na dwóch kostkach, czy na trzech za podręcznik magii? No, rozważ tę decyzję. Chyba na dwóch. Na dwóch. Na dwóch, dobra. Bez tego. Bez manifestacji. I wskaż, który jest celem. Lewy, czy któryś z tych dwóch po prawej? Lewy. Lewy. Dobra. I drugą akcją to wyciągnę swojego kija. Jasna sprawa. Więc on dostaje strzałką i balfet. Stoisz, bo od jego cię podniósł. Dobrze, i tak ma zostać. Tak. Dopóki się nie poruszasz, to nie musisz wykonywać testu zręczności na ruch. Tak, tak, tak. Bo powiedzmy, że jakąś tam chwiejną równowagę po prostu utrzymujesz. Skupa się na tym samym. Czyli fokus dużego, tak? Tak, fokus dużego. Fokusujemy się z celowankiem. Proszę bardzo. Czyli... Nie, czekaj, nie. Nie, bo musisz wyjąć proce. Właśnie, muszę wyjąć proce. Musisz wyjąć proce i naładować proce. I naładować, więc w sumie to już tyle. No dobra. Okej. Okay. To mutanty w takim razie. No jeden widząc, że tam Balfet coś będzie robiła dystansowego, no to nie robi pojedynku szermierczego. Odrzuca łuk, wyjmuje jakąś siekierkę i podchodzi do ciebie. No to jest wszystko, co może zrobić. Jeszcze musi rzucić na zręczność. Ale upada do twoich nóg. Ten pierwszy żabomutant. Płaszczy się przed tobą. Płaszczy się, Balfet. Drugi strzela w Diego. Pudłuje. A trzeci też się przezbraja, ale on się przezbraja w maczugę i w tarczę, więc to mu zajmuje dwie akcje. Ten osłabiony przez was. Diego. Jesteś uzbrojony w miecz. Najpierw rzucam, czy się nie wywalę. Tak? Znaczy, jeżeli chcesz faktycznie podbiec do nich, to tak. Na szarży w tego, co do mistrza zuchu. Dobra. To rzuć najpierw, czy się nie wywalisz. Nie mam żadnego modyfikatora za nie akrobatę, masz. Brawurę. A masz akrobatykę? Mam brawurę? Nie. A to słuchaj, to na brawurze możesz wykonać skok i wtedy go zaatakować. Mhm. I po prostu wtedy jak wykonam skok, to nie musisz rzucać na akrobatykę? Tak. Na AG? Tak, ale nie będziesz miał wtedy plus 10 za szarżę. Dobra, to atakuję go w takim razie. Warfit, rozumiem. Tak. Doskakujesz do niego i z nad głowy Conan, barbarzyńca. Już go bije moim rapierem. Rapierem, proszę bardzo. Nie, walnę go mieczem. A, mieczem go walni. Przerzucam. Widzę, że wy powinniście się nazywać ta krytyczna porażka, a nie ta piątka. Dobra. Ale weszło. Weszło. Obrażenia. Bo nie ma czym parować, bo trzyma w ręku łuk, a uników nie potrafi robić. O wiele bardziej poprawne, bo i tak prawie nigdy nas nie ma w piątkę. Co jest smutne. No. 13. Stoi. Na ostatnim chapeczku. Umibrin. Za doskok nie mam drugiej akcji, tak? Nie. Bo jedną akcją skoczyłeś, a drugą akcją ciochnąłeś. No to ja w ten tego bym się odsunął od tego, co widzę, że o, przygotowuję tarczę i siekierkę. No. Czyli chcesz się odsunąć. Ja cię mogę przesunąć, powiedz tylko w którą stronę. Do Diego. Północny wschód. Dobrze. Ale w sumie na północ po prostu.
Dobra. Te 5 kratek. Okej, okay, rzuć sobie na AG. Czy ja ci mam rzucić, bo... Czy masz swoją kartę? Masz. A... Weszło ci, czyli jak baletnica po prostu krok za krokiem, Umibrin się przemieszcza i jakieś zaklęcie z biodra? Strzałkę. Strzałkę! Bardzo zachowawcze jest, nie rzucisz tyle tu w cienia. Mniej niż 50% szansy na to, że to zrobię. I mam tylko dwa magii, więc tylko dwa sztylety. Ale masz tą trzecią kostkę z Księgi Tajemnic. Ale to kostka, ale to się nie liczy jako magia moja, bo sztylety się liczą z mojej magii. Przynajmniej tak to rozumiem. Ale książka zwiększa wartość twojej cechy magia o 1. Jeśli z niej korzystasz. Jakby, jak tutaj... O, jakby bardzo dobrze masz wpisane, bo masz modyfikator 1. Jakby dopóki masz, dopóki używasz książki. Więc jak chcesz, więc możesz jakby trzecią kostkę magii dorzucić. Tylko, że wtedy wchodzą też efekty Księgi Tajemnic. Ja wiem, że ja kuszę. Bez manifestacji. Znaczy nie, no spokojnie. Znaczy, ja tego nie zrobię bez tego. Bez potrzeby. Bez składnika. A. Bez składnika. Ale słuchaj, no magiczne żądło już nieraz pokazało, jakim jest przydatnym i uniwersalnym zaklęciem. Puszczasz go, trafiasz go w lewe ramię. To jest ten pokryty fioletowym śluzem, więc on, kiedy to twoje zaklęcie muska go, on staje w płomieniach, zdaje się, że to gówno było łatwopalne, zapada się w śniegu i po prostu umiera. Balfet, ten jeden stoi przy tobie. Wow. Tak, to... Znaczy leży przy tobie w zasadzie. Możesz go obcasem. Najwyżej. To trochę przyjemnie z panem Wadem na w tym momencie. Gorzej, jak mu to się zacznie podobać. To nie, to nie ten Bóg Chaosu. Nie, dobra, rzucę sztylet. To znaczy rzucę pracę, wyciągnę sztylet i go dziubnę. Mhm, dobra, dziubaj. Co zrobimy? Dziubaj go. Dziub. Trafiasz go. O kurwa. Znowu chaosu. Słuchaj, obrażenia. I rzuć K100. Co? No rzuć, bo, czas na podpalenie. Bo masz 10% czas na podpalenie. No ten akurat nie staje. Tak, jakby... Ten nie staje. Ten nie staje mu w płomieniach. Ale wciąż go tam tym nożem swoim dźgasz. On musi wstać i się uzbroić, żeby móc stawić ci opór, więc jego akcja się kończy. Ten jeden nie żyje, no i ten przy Diegu też musi się przezbroić, więc on się zbroi w kij, który gdzieś tam miał za sobą, za plecami, i cię spróbuje tym kijem lutnąć. Puduje Diego. To ja po prostu go zabijam. Proszę bardzo, dwa ataki. Pudło, drugi. Pudło. Co ty wiesz o zarmianiu? Stara dupa jesteś. Umibrin. Przestawiłem na metry zasięg, masz obu w zasięgu. Strzelę tego przy Diegu. Dobra. Ale tym razem... Jak tylko mi się... channeling. Dobra, to będzie minimalna 8 na jednej z kostek magii. Znaczy, jak rzucę, tak? Tak, bo to jest krytyczny sukces na splataniu. A, to mogę rzucić tylko jedną kostkę i tak mi wyjdzie. Spoko. No, na dobrą sprawę tak. No to i tak mi wychodzi. Jak najbardziej. To pada, chyba miał jeden punkt życia.
Tak, tak, zdecydowanie. Jeśli trafiasz tego przy Diegu, no to wykańczasz go. Ten nie staje tak widowiskowo w płomieniach jak tamten, bo nie był pokryty łatwopalnym śluzem, ale też temu urywasz głowę magiczną strzałką. Mój kir. Liczy się jako mój. Fet? Dźgam szaleńczo sztyletem. Dźgasz szaleńczo sztyletem. Do trafienia? Do trafienia. Dobrze, czyli na plus 20. Trafiasz w nogę. Dobrze. Obrażenia. Świetnie. Kasto. Nie staje w płomieniach. Więc próbujesz go tam, wiesz, ale on ma grubszą skórę niż wygląda. Równie dobrze mam właśnie trafić. Ej, nie bałaś się na niej tam. A on cię trafia w lewe ramię. Cudownie. Za 10. Cudownie. Tutaj mam mniej Adbola. Dobrze. Tutaj? Odjęte. A, kobiety. Nie, lewe ramię. Ty masz coś na prawym chyba, nie? Co? Ja mam armor wszędzie chyba... Nie. Nie, nieważne. Nieistotne. Na pewno masz na brzuchu i na nogach. Tak. Ale nie na rękach. Ale nie na rękach. Diego. Balfet ma kłopoty. No dobra, to strzelaj, że go ciągnę. Ciągnij. Jestem na lodzie, czy nie jestem? Nie, jesteś na śniegu, spoko. Okej, okay. No to atakuję z szarży plus 20, tak? Tak. Bo wchodzisz do przewagi. Trafienie w lewe ramię i obrażenia. 11. Leży. No i teraz ten się liczy jako mój. 2-1. Akurat Umibrin dotuptuje do ciebie Huan, kiedy wymieniacie uszczypliwości z Diegiem. Mówiłem, że tu jest niebezpiecznie. Tyle co nic. Pośpieszmy się. Noc już blisko. No, okej, okay, go. Go, Power Rangers. Czyli lecicie dalej. Słuchajcie, przechodzicie dalej, tak jak Juan mówił, też noc już blisko, więc po chwili po prostu, znaczy po chwili, w miarę waszej podróży robi się po prostu zimniej, robi się ciemniej. No, Balfet i Umibrin widzą w nościach, ale Juan Carlos i Diego nie. Więc oni optowali, znaczy no Juan na pewno optowałby za postojem. Pytanie, czy wy nie chcecie go raczej przekonać do tego, żeby iść całą noc. Strażnik tam radził miejsce. Ale no. Winowi na pewno zależy. Tak, ale jednocześnie zależy mi na tym, żeby żyć. Twój mistrz, twoja decyzja. Jakbym miał umrzeć, to byłby już martwy. Czyli chcesz nocować? Czyli nie ma co się spieszyć. Inaczej. Nie pomożemy mu, jeżeli będziemy martwi. Żeby komuś pomóc, najpierw trzeba zadbać o siebie. Dobra, to nocujmy. A, jeszcze leczonko może jakieś sobie załatwmy, bo ja dostałem przecież strzałą. Balfet, ty się możesz sam leczyć? Tak. Tak, przy okazji też sama sobie zaopiekuję jakąś pierwszą pomoc. Chodźcie wszyscy do ogniska. Zbijamy obóz. Wow, brakowało mi tego. Nocowania? Nie, tego, że jako jeden nie jestem martwy, nie jestem ten trafny. Ostatnio byłeś. Raz, a porządnie. Spoko, daj mi szansę. Nie. Dobra.
Czyli co, słuchajcie, rozbijacie obozowisko w takim razie. Jakieś właśnie próbujecie ogniseczko napalić, jakiś namiot tam macie, bo ustalaliśmy, że macie. Balfet chyba coś kupowała nawet, czy Umibrin nawet kupował? Namioty były kupowane, ale tak. to nie u mnie. Ale w każdym razie no sprzęt biwakowy... Ja mam! Tak, sprzęt biwakowy jakiś tam macie, więc chciałbym tylko zobaczyć test sztuki przetrwania od któregoś z was, czy będziecie po prostu w stanie rozpalić porządne ognisko. Ja mam 17% szans, to może nie ktoś inny to zrobi. Inaczej. To jest Outdoor Survival? Tak. Mam 25. Ktoś, coś? 28. Jesteś na A Juan Carlos? A Juan Carlos to ma 21. 11. 21. Rozstawiaj namiot. Będziesz mogła ze mną nim spać. Bo ktoś wcale uciekł, rozstawi mnie namiot. Ciotka, rozstaw namiot, bo suszy. Ile Balfet ma lat? 65. 25 lat starsza. To jak nie rozstawiałeś namiotu, to ulecz nasze rany. 58, przepraszam. Proszę mnie nie postarzać. 58 masz? Tak. A tyle pewnie, co wyrzuciłaś. A byłem pewien, że 65. To sorry. Ale to wciąż. Umibryn jest szczylem, bo ma 40. Ja mam 23. No. To ty jeszcze dziecko jesteś. Nie dziecko, no. Które ile razy się poświęciło, żebyś w dupę nie dostał. Powiem tak. Na standardy gatunkowe to jesteście w podobnym wieku. W sensie obaj jesteście w takim wieku, że rodzice już mówią, no weź na przygodę. Wyprowadź się w końcu. Tylko w przypadku Umibrina nie mówią, że chcą mieć wnuki. To bardzo tak bardzo nie nienawidzą. Nigdy nie rozmawialiśmy o rodzinie Umibrina. Myślisz, że cię nienawidzą? Pewnie tak. Nie no, dlaczego? W sensie w społeczeństwie elfów nauka magii jest pewnym wyróżnieniem, więc ty jesteś taki student prawa albo student medycyny. Boże, prawo. No, znaczy ja wiem, że prawo tfu, ale chodzi mi o to, że jesteś uczniem takiego dość prestiżowego zawodu. Dobra. Wracając, bo mało czasu dzisiaj. No. Znaczy... To ktoś jeszcze raz ma rzucić, czy jak? Właśnie. Nie, po prostu wasze ognisko. Znaczy, jeśli chcecie, to możecie sobie przerzucać, oczywiście, ale wasze ognisko po prostu pod wpływem zimna, pod wpływem wiatru, pod wpływem śniegu i tego, że drewno jest mokre, gaśnie w ciągu nocy. A, ja spróbuję. O. Ale bym się śmiał, jakby mu weszło. To jeszcze ja! Może, może weź ciśnij fireballem w ten stos drewna, który już ustawiliśmy i nie rozpaliliśmy. O! W końcu mieszkałem w lesie. Tak, no wspólnymi siłami Juan Carlosa, który gdzieś tam po lesie się kampił z mistrzem i Umibrin, który mieszkał w lesie, udaje wam się ustawić takie ognisko, które faktycznie zajmuje się ogniem i płonie przez całą noc. Czy jakieś warty? Tak. Myślę, że jak najbardziej, ale... Ale najpierw leczonko, dobra? Weźmy właśnie. Się uleczmy. Dobrze. Od tego zacznijmy, bo to plantażowanie się... dobrze, Diego, chodź tu. Wiesz... Mhm. Wow. No, to myślę, że to jest ten punkt, który zadecyduje o tym, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Jestem przekonany, że tak. Jeszcze spróbuję się sama zabandażować. Szkoda tylko, że częściej się zdarza, że właśnie tak jest, jak nie jest. Kuźwa, jeden pan. Oddaj połowę tego.
To jest takie, ej, weź, bo mam mało, weź sobie papierem toaletowym ten papier, palet obwiąż. Ja mam na czarną godzinę te bandaże. Jedna Hiszpana. Dobra, słuchajcie, okej, okay, no Diego 1, Balfet 8. W przypadku jej to 8 decyduje o życiu i śmierci. W twoim przypadku to jeszcze czasem 1, bo ona nie potrafi robić uników i parować też nie. Nie. Ale uprzedzę was od razu, przy odpoczynku nocnym też będziecie regenerowani drugi punkt, więc spoko. Wow! Tylko tylko Mibrin nie, bo Mibrin ranny nie był. To ja mogę wziąć pierwszą wartę. Dobra. Ja wezmę drugą. Kto nie widzi w ciemności? Juan. To on weźmie ostatnią. On weźmie ostatnią. Super. Spanie co pas. No, te cztery warty by trzeba było rozstawić, więc to nie jest tak, że spadnie całą noc Balfet. Po prostu ty bierzesz trzecią. Nie, no myślę, że sobie poradzicie, chłopaki. Za ten punkt leczenia to masz stać. Nie, przenieś stare bandaże. Stare bandaże na ciebie użyła. Nawet patrzyła. Ręka poderwała. Mój ręka poderwała, tam jest swój dać nawet. Śniegiem przyklepała. Z tym z glutem z tego potwora. Po prostu podeszła, powiedziała ojojojane nie boli. I jeszcze pocałowała, żeby się szybciej goiło. O kurde. Dobra, słuchajcie, w takim razie warta Diego. Pierwsza warta, więc ty obserwujesz po prostu jak słońce chowa się za drzewami. Wypatrujesz, nasłuchujesz, czy więcej mutantów nie ma w lesie, no ale na szczęście ty masz bystry wzrok. Drzewa też rosną w tej części dosyć luźno, więc spokojnie, przynajmniej według twojej oceny jesteście tu bezpieczni, przynajmniej na razie. Siedzisz przy ognisku, obchodzisz? Siedzę przy ognisku. Mhm. Zimno jest w nocy, a jestem się pod kraju. Wiadomo. Słuchaj, w pewnym momencie jest już ciemno i twoja warta powoli się kończy. Już zaczynasz zbierać siły, żeby wstać i obudzić u Mibrina. Słyszysz takie... nie wiem jak to nazwać. Szeleszczenie, tupanie z krzaków. Wypada wielki ryś, zwierzę takie kotowate. Tak. To Ryszard. To Ryszard gry. Możesz sobie rzucić na spostrzegawczość na szybko, z bystrym wzrokiem. Posłuchaj, w pierwszej chwili myślisz, że jest to zwykły ryś, ale potem światło ogniska omiata go. Zauważasz, że futro, którego pokrywa, nie jest szare ani połowe, jakiego spodziewałbyś się po rysiu. Rysią skórę znasz, no bo jest też czasami importowana z zimniejszych krajów do Hiszpanii, gdzie rysie nie żyją, a przynajmniej gdzie żyją rude rysie. Ten jest różowy. W sensie jest to różowy ryś. Oczy mu świecą takim bladym poblaskiem, a kiedy syczy na ciebie, trochę jakby próbował cię nastraszyć, to zauważasz, że pomiędzy tych jego kłów rysich kocich jest taki rozwidlony język wężowy. Otacza cię szerokim łukiem ten ryś. Cały czas patrząc w twoją stronę i sycząc, jakby próbował cię przestraszyć, po czym odwraca cię i spierdziela w las po drugiej stronie waszego obozu. Nawet nie zdążyłem rzucić nożem. No. I teraz pytanie. Prochy? Czy naprawdę widziałeś różowego rysia? Nie wiem. Myślę, że tak. Choice is yours. Zmieniam wartę. Ja powiedzmy, że widziałem. Dobrze. Widziałeś już wszystko, co było do zobaczenia. I w to dopiero wam nie uwierzył. Wasze przygody to jest taka drużyna na tripie trochę. Wy macie takiego srogiego tripa po prochach. Trochę?
No. Dwugłowy smok, jakieś zwierzoludzie, jakieś krasnoludy. Może to ten LTR mi się ulatnie zesłał. Tak. Jakieś wilki, jakieś coś. Teraz różowy ryś. Ja to bym powiedział, że mamy narratora na tripie. Wivrin, twoja warta. Chwila. Bo ja jeszcze splotę sobie magię. Żeby już mieć gotowe, splecione. A nie tylko. Żeby ci ręka nie trętwiała w nocy. Odtrzymania splecionego, no. Dobra, nie splotłeś. Błędne ogniki. Powiedzmy, że są spokojne. A co światło mieć? No dobra. W sensie, ty widzisz w ciemności, przy świetle gwiazd, tak jak przy pochodni. Tak, ale do 30 metrów. Czy nie? Czy no tak, źle tak, mówię? Tak. No tak, 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 30 metrów. No, to tylko 30 metrów. No, słuchaj, to jest i tak w zasięgu twoich zaklęć. Tak, ale chciałbym wiedzieć szybciej, czy mam spierdalać, czy nie. Dobra. Okej, okay. Czyli rzucasz błędne ogniki. Chcesz powtórzyć splatanie, czy rzucasz z biodra? Są dość spokojne warunki, możesz powtórzyć splatanie. Jak widać, nie. Nie. Czyli po prostu błędne ogniki, nie manifestujesz, ale on ma dzisiaj srogie te dziesiątki. O kurde. Jak przyjdzie co do czego, to nie będzie mógł uzyskać poziomu mocy. Nichuj. No. Zawsze tak jest. Więc... Jak jest potrzebne bardzo, to nigdy. Więc wyczarowujesz po prostu błędne ogniki, które gdzieś tam sobie puszczasz dookoła obozowiska, żeby sobie przemieszczały się w zasięgu twojego wzroku. I w ten sposób po prostu śledząc ich ruch. Jesteś w stanie sobie waszą wartę pełnić. Posłuchaj, rzuć sobie na spostrzegawczość wzrokową również, a propos tego. Sukces. 6. Posłuchaj, w pewnym momencie warunki atmosferyczne no, są takie, jakie są, czyli tak jak mówię, mróz, ciemno, w pewnym momencie nawet nadeszły jakieś chmury ze wschodu. Wydaje ci się, że kiedy te chmury przechodzą nad tobą, słyszysz takie... Jakby coś upadało. Ale że gdzie? W lesie. Jak daleko? No, najbliższe jest w zasięgu, powiedzmy, że jakieś właśnie 30 metrów od ciebie. Okej, okay, rozglądam się, patrzę, czy ja widzę cokolwiek? No, wiesz co, w świetle tych ogników widzisz takie zagłębienie w śniegu, jakby coś właśnie tam upadło. Tak, zignoruję to kompletnie. Okej. Okay. Jedynie wyjmę swojego kija w gotowości. Zauważasz, że to drzewo, przy którym się to wgłębienie znajduje, jest to jest jakiś rodzaj choinki, ale jest pokryte małymi zielonymi listkami. Nope. Nie podchodzę. Nie zmusisz mnie, żeby tam podszedł. Nie, no tak ci tylko jestem opisuję. Jestem tchórzem. To może ty powinieneś mieć tchórzofretkę. Tak, śmiesznie by było, jakby to było odwagofretka. Odwagofretka. Tak. O, ale wiesz co? Ale wiesz co? Jak wypadnie na usposobienie tego chowańca wybór MG, to ja wybieram dzielność. Żeby ta łasica była odważniejsza, kurwa, od ciebie. I było: dalej, panie Umibrinie, spuśćmy im na głowę sztylety cienia! Czy cię pojebało do reszty? Fredka, czy cię pojebało? Fredka ciągle tylko węszy spisek. No, jeszcze jak nazwiesz ją Fredka, to będzie przyłapywać twoich przeciwników.
kurwa. Wiecie, co chcę zrobić. Wiemy. Twoja warta dobiega powoli końca. Nie sprawdziłeś, co w śniegu upadło. Nie cholery. Mhm. Następna jest Balfet w kolejności, tak? Dobrze. Nie wiem, czy była w moim namiocie. W sumie. Co? Nie wiem. Mam dwuosobowe. W każdym razie budzisz Balfet. Tak. Tak. Takim kijem takie dotykam. Balfet! Twoja kole! Co? Już? Tak. Przy okazji tak we śniegu coś było. Coś padło. Miłego. Ja idę spać. Dzięki wielki. No i co? Wychodzę z namiotu. Mhm. Pilnuję. Czy sprawdzasz to, co tam upadło u Mibrinowi? Tak. Tak, czyli podchodzisz, okay. Podchodzisz sobie ostrożnie, tak? Sztylet tak. W dłoni. Tak. Posłuchaj, to zagłębienie okay. W śniegu, to pod tą choinką pokrytą małymi zielonymi listkami, widzisz ją też, że jest pokryta listkami, mieści w sobie to zagłębienie w śniegu taką upadłą z jakichś 12 metrów wiewiórkę. Oho. W sensie wiewiórka a, spadła z drzewa i tutaj leży wiewiórka. A taka martwa? Tak. Jest to martwa wiewiórka. A jakaś szczęśliwa, gdy to powiedziała. Tak, jest to uśmiechnięta wiewiórka. Nie mówię o Balfe. To nie zmienia faktu, że jest to uśmiechnięta wiewiórka. No, jak to się przyjrzeć, co się właściwie stało, że jest martwa. Jak to się... No, możesz sobie rzucić na spostrzegawczość. Blachoda, czy coś, czy... Mhm. Posłuchaj, kiedy tak się nachylasz, nie wiem, czy ty będziesz chciała dźgnąć nożem, żeby sprawdzić, co tam wziąć. Kiedy nachylasz się, wydaje ci się, że do uszu dochodzi ci takie... jedyne słowo, które przychodzi mi na myśl do opisania tego dźwięku, to miądlenie. Takie miądlenie dochodzi do twoich uszu. Więc wyobraź sobie ten dźwięk, który wywołuje taki tekst. Tak. Wiewiórka tak jakby lekko drżała i wibrowała od naprężeń, a kiedy się pochylasz, jej brzuch otwiera się i ze środka wychodzi taka garść stonóg. Odsłuchajcie natychmiast, a! Przysypuje śnieg. Kill it with fire! 10% na sztylet. Dźwigam sztyletem, żeby spalić. Patrz. Stonogi są ciemnozielone. Jeszcze do tego ciemnozielone! Więcej tej zieleni! Więcej! Jakby już jej... Kurwa, wiedziałem. Jakby już jej... było... za dużo. W zielonie. Tu zielona ospa, tam jest gwizda, tu jest gad, tam jest igony, co jeszcze? Zabawne, że o to pytasz. Rzuć sobie na spostrzegawczość znowu, tym razem słuchową. Musiałaś pytać, co? Posłuchaj, słyszysz takie jakby warczenie, szczekanie, jakby tutaj jakiś dziki pies się zabłąkał. Z drugiej strony obozu. Tam, gdzie ten różowy ryś uciekł Diegowi. Ty co prawda nie wiesz o różowym rysiu, ale to mniej więcej z tamtej strony. Mhm. Słuchaj, z pomiędzy drzew, kiedy patrzysz w tamtą stronę, wypada taki mocno wychudzony pies. Taki ze dwa tygodnie głodówki pies. Tak. Któremu już też dawno nikt nie powiedział, że był dobrym chłopcem. Patrzy na ciebie, uszy ma klapnięte, jest to jeden z tych takich dziwnych, chudych psów do polowań. Patrzy na ciebie, uszy ma klapnięte, wywala język ma taki w dziwnym kolorze. Nie jest pewnie zdrowym pieskiem. I nagle słyszysz szczeknięcie. Pozornie nie poruszył paszczą. Co tu się... Czy
Coś tu jeszcze jest? Coś? Nie widzisz. Nie widzisz. Widzisz jakby jedno szczeknięcie od jednego psa. On patrzy na ciebie, znowu słyszysz szczeknięcie. Merda ogonem, zaczyna iść w twoją stronę. Mhm. W pewnym momencie coś mu tam od tego merdania przestało pasować i zaczął gonić swój ogon tam gdzieś około ogniska. Słyszysz szczekanie i dochodzi do ciebie z przerażeniem, że ten pies szczeka dupą. Co? Co? Kraj, gdzie pies dupą szczeka. A propos szczekania. To tylko takie powiedzenie. A tutaj masz dowód, że nie. Ja nie robię tego specjalnie. Dobrze. To bardzo ciekawe w sumie. Jakkolwiek to nie brzmi, chciałabym się temu przyjrzeć. Piesek został, poszedł pod ognisko, rozumiem, tak? No on się gdzieś tam pomiędzy, jakby jest też ty, pies, ognisko. Fajnie. Chciałabym spróbować dać temu piesku sucharka. Jakby spoko, jakby paszczą sucharek jest jedzony. Ale rzuć sobie, okay. Nie wiem czy masz taką zdolność jak oswajanie. Nie masz. Oswojony? Nie masz. No to w takim razie opieka nad zwierzętami minus 10 tylko cię ratuje. To będzie dobre. No. 18%? Nie. Więc słuchaj, on zżera tego sucharka od ciebie, tak ci, tak jakby, nie wiem, czy rzucasz mu, czy podajesz? Podajesz. On zżera ci go z łapy. Widać, że kiedyś był oswojony. Jakaś tam jest nawet wrżnięta mu w szyję obroża. Aczkolwiek no, wydaje się szczęśliwy i nie cierpi z tego powodu. Ale kiedy wylizuje ci z ręki te okruszki, czujesz jakby miał taki szorstki język jakiegoś raczej kotowatego i czujesz taki świąt, takie palenie wnętrza dłoni. O nie. No. O nie. No. Szybko. Dezynfekcja. Jak się tu... Nie mamy suspiru. Szybko. Śniegiem. Śniegiem. Diego ma perfumy. Diego ma perfumy. Diego. W sensie kiedy ty tam wiesz, kiedy ty tam patrzysz na swoją rękę, zaczynasz miotać się po obozie gorączkowo, no to najpierw z pieprza gdzieś w las, no ale zauważasz, że tak jakby oskurował ci wnętrze dłoni językiem. O Jezu. A przynajmniej z warstwy naskórka dokopał się do skóry właściwej. Trzeba szybko odganiać. Chociaż przez chwilę. Nad ognisko? Przypiekasz sobie? Przypiekasz sobie, tak? Tak. Dobra. Tracisz punkt żywotności. To jest ten jeden, który zadecyduje o życiu i śmierci, ale rana jest odkażona ogniem. Spoko, będzie się ją trzyła. Twoja warta dobiega końca. Zostały jakieś 2 godziny do świtu. Twoim krzykiem wybudzony z namiotu wychyla się Juan Carlos. Czy wszystko w porządku, Balfet? Wydaje mi się, że tak. Widzisz, że on już ma swoją pelerynę na ramionach, nie ma kaptura jeszcze narzuconego, więc widzisz jego twarz, głowę. Patrzy na ciebie z taką właściwą jemu troską. Tak, ja patrzę częściowo na niego, a częściowo na rękę. On też już wychodzi, kiedy wychodzi z tego namiotu, który zajmują z Diegiem, to po prostu wiesz, narzuca sobie kaptur, gdzieś tam poprawia tą broń, której tam używa, bo on ma miecz sztylet też. Połóż się, już ja dowartuję do świtu. Dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. I kładę się spać. Kiedy słońce wschodzi, Juan budzi was. Umibrin i Diego dospali. Balfet nie wiem, czy spała po scysji z psem, który szczekał dupami.
Ja też nie wiem, czy spałam. W każdym razie, czy chcecie podzielić się swoimi przygodami z nocy? Tak. Więc przy śniadanku Balfet opowiada, że widziała psa, który, słuchajcie, szczekał dupą. Niesamowita sprawa, nie? To chyba tylko dla ciebie jest to niesamowita sprawa. Szkoda. No te co widzieliście kiedyś psy szczekające dupą? Chłopaki, jesteście z nami? Diego. Tak. Czy ty robisz tutaj potrawkę? Ja nie. Ja widziałem za to rysia z... różowego rysia z językiem węża. Wow. U mnie coś tylko... do śniegu. A co takiego ci spadło do śniegu? Nie wiem, nie podszedłem, żeby sprawdzić. A pamiętasz, gdzie? Może teraz sprawdzimy. Nie wiem, już ale to powiecie... sprawdziłam. O, co to było? Wiewiórka. Pełna stonu. Zielonych. Dobrze, że nie byłem taki głupi, żeby to sprawdzić. A jeśli z tej wiewiórki był, wyszedłby potem demon? Demoniczna wiewiórka! To byś była pierwsza w zasięgu jego... no... poświęcenia, że tak to ujmę. Zawsze wiedziałam, że mogę nas liczyć. No, biorąc pod uwagę, że Balfet się mutacje nie imają, no to... Balfet już ma jakąś mutację w ogóle? Nie, Balfet jest genetycznie uodporniona na mutację, ponieważ jest niziołkiem. Jeśli ktoś ma zmutować, to albo ty, albo Diego. Wiecie, wydaje mi się, że jak wszyscy widzieliśmy coś dziwnego, tu pies szczekający dupą, tobie coś padło do śniegu, ja widziałem różowego rysia. Juan Carlos, ty coś widziałeś? Ptaki latały kluczem. No ale to nie jest jakby nic niezwykłego. No dobra, okej, okay, ale wiesz, to była taka kreska, a potem kółko. O cholera. W sensie, o, dobra. W kształcie no to, jak mi się wydaje, że jeśli czterem osobom pokazywały się takie dziwne rzeczy, to znaczy, że ten las jest po prostu jakiś dziwny, jakiś narkotyk, opady w powietrzu latają. Idźmy dalej, to pewnie będzie wszystko w porządku. Ja bym ignorował to, co się teraz stało. Może to twoje opady. Ha? Ale ja ten, nie mam halucynogenów, tylko mam zioło do jarania, do relaksu. A skąd może mieć taką absolutną pewność, że akurat twoja odmiana nie jest halucynogenem, co? No bo zioło w ogóle nie halucynoguje. Przynajmniej to. Przynajmniej tak ci się wydaje. Zioło? Bagienne ziele? Tak, bagienne ziele. Dobra. Czyli co? Jak już mamy ustalone, że to wszystko to były po prostu widy po bagiennym zielu Diego, włącznie z psem, to ruszamy dalej, tak? Mhm. Jej! Jej! Słuchajcie. Według tego, co możecie, no, wy już się po tym lesie szlajacie jakiś czas, według tego, jak mniej więcej sobie zdajecie sprawę z waszego kierunku i z waszej prędkości, do tego miejsca, w którym Diego, jak pamiętamy, znał tą kryjówkę, którą mu przekazał dziwny leśny dziadek Blasius Pilaszer, mhm. Czyli ten od wilków, śmieszny, stary guślarz, no to jeszcze z jeden obóz musicie po drodze rozbić. No okej, okay, chyba. A jakbyśmy teraz zerwali noc po prostu? No bo to dojdziecie. To... Nie, to jak teraz zerwiecie noc, to dojdziecie na południe.
No to co, tym razem idziemy, czy kolejna... Nie. Droga? Dobra, nie. Twój mistrz, twoja sprawa. W sumie co nam grozi, że idziemy przez noc? Zmęczenie następnego dnia. Które robi... Obniża statystyki. O. Na początek o 10, chyba że będziesz dłużej niewyspany. Dobra, idziemy przez noc. Dobra, czyli słuchajcie, mykacie przez noc. Idziecie cały dzień przez las. Prowadzeni trochę przez Diega, trochę przez Juana, trochę przez Umibrina, który jak już ustaliliśmy najlepiej po lesie chodzi. Gdy zapada zmierzch, wy nie zatrzymujecie się znowu na obóz. Trochę chyba przestraszeni tym, co działo się poprzedniego wieczoru, postanowiliście iść po prostu dalej. Kiedy noc już jest kompletna, czarna i środek nocy, wychodzicie z pomiędzy drzew, z pomiędzy zarośli na jakiś porzucone cmentarzysko. Jakby na grobki wystające ze śniegu wyglądają jak takie połamane pięki zębów. Zdaje się, że jest to jakiś jeden z dzikich cmentarzy, na których po prostu okoliczni wioskowi, których trochę nie stać było na pochówek, po prostu grzebali tutaj wszyscy, państwo widzą, wszyscy z jednej wioski albo z dwóch. Balwet, jak tak idziesz, no to nie jesteś pewna, czy to w ogóle jest na mapie pielgrzymek kapłanów Mora okolicznych, żeby taki cmentarz poświęcić. A takich dzikich cmentarzy wbrew pozorom jest pełno w Imperium. Dość, że mogiłki no jakieś. No, jak jest porzucony i taki smutny, to oczywiście jako absolutna perfekcjonistka w tym, co robię, zabieram się do naprawy. Co tam mogę? Jest środek nocy, a ty prostujesz nagrobki. Tak. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Chłopaki, jest środek nocy, idziecie przez cmentarz, a Balfel prostuje nagrobki. Każdy jeden. A myślałem, że już nie możesz być bardziej dziwna. Zmarli muszą mieć dobrze w swoich domkach. Są martwi. No i? I na pewno tutaj. Im to wszystko jedno tak samo jak Friedrichowi i Markusowi. No, to była inna sytuacja. Słuchajcie, Umibrin, który dostrzega wiatry magii, no to zauważa, że one się trochę burzą przy tym cmentarzu. Jest tutaj sporo wiatru śmierci, no jak to na cmentarzu. Aczkolwiek takie zabarwienie czarną magią Dhar też dostrzegasz. Zanim zdążysz to przeanalizować, to zauważasz, że po prostu księżyc wychodzi z ponad drzew. Jest to niestety zielony księżyc Morslip, czyli księżyc chaosu. W momencie, w którym on wychodzi, Balfet, słyszysz stukanie ze swojej torebki. Czy ty wziąłeś wiórkę ze sobą? Nie, ale chyba się domyślam, co to grzebie w plecaku. Juan tam gdzieś dalej, a wy zatrzymywaliście Balfet. Grzebiesz w plecaku. Kiedy otwierasz torbę, słuchaj, wyskakuje z niej ta twoja dziwna łapka. Tak. Łapie cię za głowę. A! Co jest? I zaczyna tak cię ściskać, wiesz, tak? O! Za czoło. O nie! Słuchajcie, taka zmumifikowana. Takie zmumifikowane łapsko. Trzyma. Sama ręka trzyma Balfet za czoło. Możesz sobie rzucić na siłę, na przeciwstawne te skrzepy z dziwną łapką. Dlaczego mi to... O, wygrałaś siłę, pani na rękę.
Spoko. Z pewnym animcem. Słuchaj. Kojarzę. Odrywasz tą rękę sobie od czoła, odrzucasz ją gdzieś w śnieg. Ona tam się wije po tym śniegu. Po czym atakuje w szarży Diego. Mogę sparować? Tak. To chyba tym parowaniem to i to rozwalę, nie? Nie. Zasłonisz się po prostu wtedy. Ona trafia? Nie. Aaa, widzisz. To mi się, panie, mi się na coś takiego nawet sparować nie opada. Ta dziwna łapka, którą nosi Balfet. Tak, nie wiem, czy wy znacie historię o dziwnej łapce. Jak... Nie. Jak robiliśmy postać Balfet z Pauliną, to korzystałem z anglojęzycznego podręcznika i tam w profesji balsamista jest w ekwipunku additional hand. Więc ja to zrozumiałem jako po prostu dodatkowa ręka i dlatego Balfet miała w ekwipunku zmumifikowaną dodatkową rękę. A potem przeczytałem ten sam opis profesji po polsku i tam zamiast additional hand było to przetłumaczone jako para rąk do pomocy. Czyli Balfet powinna mieć asystenta, a ma zmumifikowaną łapę. W sumie wyszła na tym lepiej. Prawda? W każdym razie ręka, jakby kuzyn rączka atakuje Diego, pudłuje. Robicie coś? Jakby ręka jest agresywna. Strzelam w to. Strzelam w to. No, nie wiem. Szukam jakiegoś wolnego słoja, może mam. Ja czekam, aż strzelił Umibrin. Zakładam, że masz wolny słój. Super. No i kończy się do słoja! Tutaj wystawiam słój na ziemię. No nie, znowu mi się zacięło. Że mam 2D10 coś na rolling i mi to się cały czas rozświetla. Ale trafiasz tą dziwną łapkę. Tak. I... Za sześć. Zabijasz. Czy ona się rozpada? No wiesz co, trafiasz ją tym magicznym rządełkiem, ona tak tężeje i nieruchomieje. Dobra, do słoja szybko. Zabijam ją do słoja. Dobra, idziemy. Trafiłem łapkę w prawą łapkę. No. Czyli jest, to, czyli jest to prawa ręka, Balfet. Nie, to nie moja ręka. Nie, o to chodzi. Nie, nie. To jest twoja prawa ręka. To jest twoja prawa ręka. Tak, rozumiem, ale... Ale to nie moja ręka. Chodzi o pomoc. Tak. Rozumiem. Juan nawołuje do was tam z końca cmentarza. Hej, wszystko w porządku? Tak, tak, już idziemy. Przy okazji lepiej są spierdzielajmy, bo zaraz się ożywi coś jeszcze oprócz cholernej ręki. Więc zostaw te nagrobki. Mhm. Mhm. Tak, to jest dobry pomysł. Tak. Bo co razem bym cię zostawił. Ale chcesz jeden? Nie. Boże! Dosyć młoda panno. Nie taka młoda, jak ja ci zaraz pociągnę za tę młodą pannę. To mogę się nazywać stał? Stara panno! Panno w średnim wieku. Oko, jeszcze masz dużo lat przed sobą, to będziesz mogła sobie... Zapisz sobie ten cmentarz, wrócisz tutaj, będziesz prostować te groby, a już bez nas. One ci nie uciekną. Zdecydowanie. Dobra, słuchajcie. Nic nie rozumiecie. Tak, słuchajcie. Ekscelencji. Mhm. Słuchajcie. Idziecie dalej całą noc. O świcie... Wy dalej jesteście w podróży, bo się nie położyliście. Prosiłbym, macie do wyboru test
siły woli lub odporności, w zależności co wolicie. Kurde, ciężki wybór, wiesz? No wiem, ale wiesz, tutaj 1 albo 2% czasami mogą przesądzić. U Mibrin to pewnie wybierze siłę woli, bo ma jej pierdyliard. Balfet pewnie też, bo siła woli niziołków wołał pomstę do nieba. Ja też muszę wybrać siłę woli, bo mam jej o 3 punkty więcej niż te wytrzymałości. Tak. Tak. Zgadzam się, że wołał pomstę do nieba. Diego po prostu... Diego bez kar! Nareszcie. Diego po prostu, on mógłby tak zarywać nockę dzień po dniu. No ale wy... Wy po nieprzespanej nocy... Jakby idziecie, jesteście stabilni, no ale zacznijmy sobie na razie bezpiecznie o minus 5 od cech głównych każdego z was. Ja też? Nie, no ty nie, ty tobie weszło. A oni po prostu ze zmęczenia, dopóki nie odeśpią, mają minus 5 do cech głównych. A i nam się ten, rana o jeden zmniejsza. I rana się zwiększa, minusy, tak. I rana, znaczy no kolejny dzień się goją wasze rany, więc o jeden się zmniejszają. Wii. Przez chwilę dałem na siłę woli minus 50. Nie, minus 5. Minus 5. Tobie siła woli jeszcze będzie. Tobie siła woli jeszcze będzie potrzebna. Słuchajcie. Zabrzmiało źle. No. Słuchajcie. Chyba było tutaj. Tak? Tak. Dobra. Czemu chyba? Bo nie pamiętam, czy to było to tło. Już kiedyś było to tło. To znaczy, że prawdopodobnie to było tutaj. Słuchajcie, dochodzicie do tego wykrotu pod przewróconym drzewem, w którym kiedyś sobie kampił Blasius Pilsacher, gdzie znalazł go Diego, kiedy on po prostu na wschód do Ostermarku sobie stąd emigrował razem ze swoimi wilkami. Czujecie jakieś ciepło z tego wykrotu, jakby faktycznie tam ktoś był, a nawet palił ognisko może. No to jesteśmy. Mówi Juan. Chodźcie. Może wy coś z tego zrozumiecie. I wchodzi jakby na pewniaka do tej dziury. Idę za nim. Idziesz za nim? Wy też idziecie? Z kijem. Idziesz za nim z kijem. Słuchajcie. Balfet, idziesz czy zostajesz na zewnątrz? Idę. Diego? Idę. Żadne z was w końcu nie ma szóstego zmysłu, prawda? Nie. Czego? Nie kupiłem tego. No wiem, że nie kupiłeś. Właśnie, wiem. Jest taka zdolność szóste zmysł, który jest tym Spider Senses. Tak. Ja bym w sumie ogólnie, bo tam będzie ciemno, no nie? Zamknij się. To ja bym przed tym po prostu tak naprawdę rzucił czar. No nie? No. Błędnych ogników. Dobrze, rzucasz błędne ogniki. One unoszą się. Tam też panuje raczej łagodny półmrok, w którym ty widzisz normalnie, no bo gdzieś tam właśnie jakieś palenisko się dopala. Nie splotłeś. No. Czyli możesz rzucić normalnie, bo nie wiem. Możesz rzucić z biodra, a możesz nie rzucać wcale, bo tam nie jest aż tak ciemno, żeby ci to przeszkadzało. Ta jaskinia... Ale będzie przeszkadzać dla Diego. I dla Juana. Juan wchodzi i nie pali pochodni. Ale może spalić coś innego. No. No, błędne ogniki, proszę. Błędne ogniki, proszę. Jest. Pojawiają się błędne ogniki. Posłuchajcie. Wchodzicie. Słyszycie faktycznie jakieś jęki, jakieś szmery ze środka. Tam, Diego, ty w końcu tam nie byłeś, kiedy Blasius opuszczał tę norę. Ale, chociaż nie, byłeś, bo on cię chyba tu przyjął.
Nie pamiętam. No, tak. Więc wiesz, że tam po prostu miał takie pomieszczenie, które mu służyło za pokój, miał drugie pomieszczenie, które mu służyło za sypialkę. Tak, byłem, bo próbowałem chyba to zlutować i tam nic nie było takiego ciekawego. Tak. Ty przeszukiwałeś to miejsce i po prostu zauważyłeś, że jest to takie solidne miejsce przygotowane do tego, żeby być obozowiskiem. Więc jakieś paleniska, jakieś drwa, jakaś, tak jak mówię, taka druga, mniejsza nisza przygotowana na sypialkę, za tą niszą, ta nisza jest przedzielona jakimiś takimi prostymi drzwiami, zrobionymi, nie wiem, po prostu ze zbitych kawałków drewnianych szczapek. Za tych drzwi słyszycie jakieś właśnie, tak jak mówię, jęki i miotania. Żadne składne, mogę od razu uprzedzić u Mibrina. Poprzednio mistrz mówił składne słowa, teraz słyszysz raczej jęki. Możecie sobie rzucić na słuchanie na minus 30. Oho, panie. No. To będzie percepcja, co nie? Tak, to będzie percepcja. Tak. Nope. Ale dałem wam szansę. Juan wskazuje, że leży tam. Ja zajmę się jakąś może herbatą, rozgrzejemy się trochę. Podchodzi do paleniska, próbuje tam coś rozpalić. A wy, jak przypuszczam, idziecie w kierunku pokoju, w którym leży mistrz. Tak? Mhm. Tak. Jo. Słuchajcie, otwieracie drzwi, a tam Glorwingwel leży na posłaniu, nakryty kocem w zasadzie po samą szyję, po samo czoło, więc widzicie tylko czoło i te takie rozrzucone jego czarne włoski. Kiedy wchodzicie, nagle za wami czujecie taki mdlący, oblepiający smród zgnilizny i jakieś ciężkie, niezgrabne, grube łapska zrzucają wam worki na głowy. Każdy z was otrzymuje ogłuszający cios w potylicę, który sprawia, że świeci stają wam w oczach. Kurwa, znowu? Mieliście już kiedyś taki przypadek? Byliśmy już brani w niewolę. No. No dobra, byliście brani w niewolę, ale zdrada jeszcze chyba się nie pojawiła. Zaraz, od Juana? Zdrada! Wait. Ej, Aurelion nie pojawił się na trzeciej sesji z rzędu. Roszczę sobie prawo do wykorzystania jego postaci tak, jak mi się podoba. Trochę takie jakby... On się tu już nie pojawi. No wiem. Na tej sesji. Smutne. Prawie. Teraz się nie pojawi, bo go zabijemy! Nie. Nie, no właśnie tak. Nie. Tak. W sensie. Nie. Mnie nie uprzedził, że nie będzie przychodził, więc. Okej. Słuchajcie. Kiedy się budzicie, nie jesteście już w tej jamie. Tylko w namiocie. Wygląda to na namiot. Z jakichś cuchnących skór. Posłanie, na którym was położono, jest z nadpleśniałej słomy. Klepisko tylko pozornie wygląda na glinę. W rzeczywistości jest to zmrożone, udeptane błoto i gówno. Karaluchy, muchy. W zasadzie na wszystkich dostępnych dla nich powierzchniach. Z zewnątrz słyszycie trzaskanie ognisk, tupanie, porykiwanie. Zdaje się, że jesteście w obozie zwierzoludzi. Jesteście związani. Umibrin dodatkowo jest zakneblowany, żeby nie mógł rzucić zaklęcia. Jest to ponownie, kiedy jesteście związani.
Słuchajcie, jurta, jakby drzwi jurty otwierają się, wchodzi Juan Carlos. Pierwszy raz widzicie go bez tej peleryny, którą się okrywał cały czas. I co ciekawe, jest też bez butów. Zauważacie, że zamiast nóg, zamiast stóp ma takie chude ptasie szponki. A z lewego rękawa, gdzieś na wysokości łokcia, wyrasta mu jeszcze trzecia ręka. Więc on ma po prostu dwa lewe przedramiona. No chyba nie macie... No, chyba trudno w to uwierzyć, ale ktoś miał gorzej niż my. Chyba nie masz mi za złe, co? Krajanie. Musiałem pójść na układ. No jak wytłumaczysz nam, o co chodzi, to może nie będę miał. Nie wytłumaczysz, to na razie mam ci za złe. Musiałem pójść na układ. Jaki układ? Cichaj, elfie. Pamiętasz tę czarownicę, której nagrobek zniszczyliśmy? Tę, że straciłeś stopę? No, pamiętam. Mówiła wtedy o potężnym czarnoksiężniku, który działa w okolicy. Mhm. To on przywołał dwugłowego smoka, o którym opowiadałeś, i to on spętał jej duszę wtedy z tym nagrobkiem. To on przywołał tego ognistego demona. Kiedy smok spalił wieżę, uciekałem z tym elfim czarownikiem, którego uratowaliście, tym nieprzytomnym. No ale gdzie ja, praktycznie sam, jeszcze obarczony tym prawie że już martwym magiem. To złapali mnie szybko, ale zamiast zabić i wypróć flaki od razu, zaprowadzili do tego czarownika. One w jakiś sposób go słuchają. Nie jestem pewien, jak dokładnie, ale ma nad nimi władzę. A on zaproponował mi, żebym zaciągnął się do niego na służbę. To wtedy ocalę życie. No, nie chciałem umierać, Diego. No, wiesz, jak to jest. Życie jest cenniejsze, a moje jest teraz trochę bardziej śmierdzące, ale nadal żyje. Dobra, Juan, zanim ci przetrzepię ryj, powiedz, czy teraz nam pomożesz uciec i po prostu go zabijemy, skoro jest nas więcej? Żartujesz? Teraz to was czeka, zostanie posiłkiem. No chyba, że nam pomożesz i wtedy go pokonamy i ty nie będziesz niczyim sługą. Chcę rzucić na przekonywanie. To tak nie działa, Diego. Nie mogę rzucić na przekonywanie? Nie, a w sensie on jest przekonany, że wybrał dobrze i nie da się go przekabacić. Ale możecie spróbować rzucić sobie na zwinne palce, które posiada Balfet. Czy to sugestia? Tak. Czy po prostu się uwolnisz? Nie. Nie tym razem. My później też możemy, czy tylko Balfet może? Tylko Balfet ma tę zdolność, chyba że ty też masz. No nie mam. To w takim razie zręczność twoja minus 20, czy się wysmykniesz, albo siła twoja, czyli krzepa minus 20, czy zerwiesz po prostu pęta. To ja też bym chciał. Wiesz co? Tak spróbować. Dobra, zręczność, tak? Tak, minus 20. Albo siła. Mhm. No to ja ta wolę zręczność. Minus 20. Nie mam nic, co mi pomoże. A mam szybki refleks. A nie, to jest pisane. To już ci dodało. Tak. Dobra. Kurde. Prawie. Nie. I Diego też nie. Więc słuchajcie, jesteście nadal związani. Za chwilę będziecie mogli spróbować ponownie. Ale nie możecie rzucić się od razu na Juan Carlosa, który zresztą wychodzi, przeczesując tą pojedynczą ręką włosy. Dla mnie sprawa się ułoży. A może i dla was. Zobaczymy. Słuchajcie, ryki i tumult z zewnątrz nasilają się. Słyszycie stukanie o siebie jakichś drewniano-kamienno-metalowych elementów, więc zdaje się, że zwierzoludzie piorą się ze sobą.
Przy czym, no, tego spodziewacie się po zwierzoludziach. To są jednak w waszych oczach dzikie zwierzęta. Nie są to na pewno takie odgłosy, żeby nagle miał wybuchnąć jakiś bunt w obozie, tylko raczej po prostu zmagania między dzikusami. Możecie spróbować ponownie te same testy. Dobra. Umibrinowi, jak nikt nie przeszkadza, to udaje mu się wyswobodzić nadgarstki. Ktoś jest w pokoju? Wy. Inaczej, czy to jest zamknięty na namiot, nikt nas nie obserwuje i tak dalej? Tak. To ja sobie poluzuję mój knebel, to na pewno. No. Znaczy tak, żeby dalej on tam był, tylko że jakby co będę mówić. Aha, czyli tak po prostu wyciągasz ten gałgan z paszczy, tak, bo jesteś takim gałganem zakneblowany. No, tylko wiem, że w razie co to będę... Zamiast mieć go tak wepchniętego, no to trzymasz go po prostu tak, że w krytycznym momencie spluwasz i po prostu od razu możesz w ciągu sekund po prostu rzucić czar. Następnie po prostu... No. A w międzyczasie uwalniasz Balfet i Diego. Słuchajcie, jesteście rozbrojeni, nie macie żadnej broni w tym momencie. No tyle tylko, co Umibrin ma swoje zaklęcia. Ewentualnie jestem w stanie zgodzić się na jakieś sztylety w butach każdego z was. To powiedzmy, że mój sztylet, którym trafiłem dwukrotnie, to jest w bucie. Tak, więc przy czym u Balfet mam na myśli ten zwykły sztylet, nie ten skład. Tak, ja nawet nie brałam pod uwagę tego skład. Tak, więc, no ten skład ci odebrali. Więc powiedzmy, że... Tak? Sztyletem już nie mogę parować, bo nie ma tam defensywy i tak dalej. Możesz parować po prostu za to, że jest defensywny kij. Masz 10% szans więcej. A, dobra. Po prostu kiedy jakby kij trzymasz w dwóch rękach i możesz się tak nim osłaniać. Sztyletem też możesz parować, bo na przykład Diego parował sztyletem trzymanym w lewym ręku. Jak trzymasz coś w offhandzie, to możesz tym parować nie poświęcając akcji. Jeżeli chcesz parować tą samą bronią, którą atakujesz, to na parowanie musisz poświęcić akcję. Okej, zrozumiałem. Dobra. Czyli w twoim przypadku bardziej opłacalne byłoby trzymać sztylet w lewym ręku tylko do parowania, prawą rękę mieć wolną i nawalać z piąchy. Ha! Tylko mechanicznie rzecz ujmując, tak? No, dobra. Dobra, słuchajcie, jesteście w jednym z namiotów. Załóżmy, że w tym. Uzbrojeni tylko w sztylety. I zwierzoludzie. Damy radę. Na pewno. I zwierzoludzie w obozowisku. Możesz sobie rzucić na wykrywanie magii u Mibrinie. Właśnie chciałem to spytać. Proszę. Czy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w tym szałasie jest jakaś szmata? No na przykład ta, którą był zakneblowany u Mibrin. Czy jak owinę sobie żelazną stopę szmatami, to... Nie będzie efektu. Unikanie? Na skradanie się? Okej, na skradanie powiedzmy, że tak. Na unikanie nie będzie. Ale na skradanie powiedzmy, że tak. No okej. Robisz sobie owijkę ze szmaty. Dobra, wyszło mi. Posłuchaj... Gdzieś na zewnątrz, niedaleko od obozu, ktoś właśnie w tym momencie kumuluje bardzo potężne ilości chaotycznej magii. Przy okazji, swoją księgę dalej mam przy sobie? Nie, jesteście rozbrojeni. Ze wszystkich. Ale to nie było... Ja tam jest.
Wiem, że to nie była broń, ale nie masz księgi. Na dobrą sprawę, z waszego ekwipunku w tym momencie macie tylko ciuchy, które macie na sobie, żelazną nogę Diega i tyle. Dobra, to ja chcę rzucić na percepcję, żeby spróbować odkryć, gdzie jest nasza broń składowana. Mhm. Wychylasz się troszeczkę, możesz z bystrym wzrokiem. Sukces. Posłuchaj, wasza broń jest zebrana razem z innymi elementami, jakimiś tam rzeczami, typu właśnie jakieś elementy cenne lub mniej cenne, jakieś łupy zwierzoludzi, można by powiedzieć. Ja rzucę taki obrazek w takim razie. Powiedzmy, że tak to wygląda, chociaż ta broń trochę w rzeczywistości inaczej się prezentuje. Ale jest taki po prostu stosik usypany z różnych rzeczy. Dostrzegasz tam właśnie Diego swoje miecze, dostrzegasz tam ten żółto-brązowy sztylet skła Balfet, taką rzuconą w nieładzie księgę Umibrina. Chociaż nie. Nie, dobra, razem z księgą, niech będzie. Księga, powiedzmy, że była im mniej potrzebna. No okej. Okay. No to co robimy? Ja widzę kilka opcji. Jedną, biegniemy do tego stołu, łapiemy nasze bronie i wszystkich wyrzynamy, jak z każdą naszą przygodą. Albo próbujemy ich wszystkich pozdejmować cicho, albo nie wiem, Umibrin, umiesz przyciągnąć tę broń do nas? Chwila. Umibrin ma parę zaklęć, które by wam się przydały w tej przygodzie. Voilà. No, jest kilka takich. Ogólnie to mógłbym się zmienić w jednego z zwierząt ludzi. No. Sobowtórem. Tak. I jednocześnie maskę iluzji, żeby się wydawało, jakbym robił co innego. No dobra, oba zaklęcia muszą ci wejść. Ewentualnie mógłbym stać się niewidzialny. Ewentualnie. Tylko wtedy będzie to. Tylko stanie się niewidzialnym jest w chuj trudne. Powiedzmy, że odespaliście, więc to minus 5 też z was schodzi. Balfet i Umibrin. Dobrze. Minął dzień. Hej. Tak. Bo ci przekreś nie ma nawet sensu i się nie przekradnę za nic. No ja mam przekradania na 19%, a jeśli mam też matę na nodze, to mam 24% szans na przekradnięcie się. No ile nie dostaniemy jakiegoś pojebanego modyfikatora ujemnego? Nie, spokojnie. Bez no przekrady. Ja mogę mieć 43. Mogę. Jak rzucisz na niewidzialność? Nie. Jak rzuci niewidzialność, to po prostu będzie niewidzialny. I jakby będzie mógł po prostu poruszać się po obozie bez testów. A Balfet? Jak ciebie? Balfet jest dość zręczny i chyba potrafi się skradać, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się właśnie, że nie potrafi się skradać. Już patrzę, już otwieram kartę. Nie potrafię. Dobra. Spróbuję z całuną niewidzialności. Najpierw sprotę to zielostwo. W sumie mam czasu, więc chyba mogę spróbować jeszcze raz. Tak. No. I teraz całun niewidzialności. No, pokaż.
To teraz będą dwie jedynki, przysięgam. Nie, ale blisko. Jest to porażka zaklęcia. Dupa, plan B. I co, sobowtór? No, najpierw szukam tutaj jakiegoś po prostu... Czegoś, co bym na przykład mogli zostawić tutaj zwierzę. Nie powinno być trudne. Bo co jest... Weź szmatę z mojej nogi. Bo co jest... Właśnie, bo co jest składnikiem? Przypomnij punkir włosu przedstawiciela rasy, którą mają się przeobrazić w czarodziej. O, cały pukiel może być ciężko. Jakiś kawałek sierści zwierzoludzkiej. No chciałbym, żeby ktoś zobaczył to przeszukiwaniem. To jest search? To jest search. Dobra, to... Kurwa. Kurwa, znowu trzeba jakieś pojebane testy wykonywać. Nie, chodzi mi o to... Nie musisz. Znaczy, mam na 51, więc... A, dobra. Nie, to się po prostu rąk. Dobra, ale weszło. Nie wywaliło. Nie, nie wywaliło cię. Jesteśmy, z tobą. Jesteśmy z tobą, trzymamy cię. Czy weszło? Dobra, czy rozumiem, że Balfet weszło, tak, na pewno. Więc Balfet po prostu znajdujesz jakieś zaczepione gdzieś, czy gdzieś tam w błocie, po prostu takie ukurzone kłaki zwierzoludzi. Których może Umibrin użyć do tego, żeby przyjąć postać jednego z nich. Bardzo dobrze, przekazuję. A tak jeszcze, jak teraz nas złapali, to my znowu spaliśmy i straciliśmy kolejną bradę? Okej, okay, przyjmuję. To jestem zdrowy. W porządku, to się przyda. Spróbuję jeszcze raz spleść. Czyli przerzucasz. Bo to jest pech. A co się stanie, jeżeli nie przerzucę? To jest pech. Wydaje mi się, że... Dałbym ci punkt obłędu za to po prostu. Przerzucam. Sukces. I teraz sobowtór. No, kurwa. Jakby wcześniej nie... Nie mogło tak nie być. No, niestety wcześniej nie mogło, ale przyjmujesz, słuchajcie, widzicie jak ściska w ręku Mibrin te kłaki. Zaczyna się tak jakby rozmywać, tak migocze jak gorące powietrze nad garnkiem z wodą i nagle widzicie takiego potężnego bysiora zwierzoludzkiego, przypominającego jednego z tych, których już dziesiątkami ubiliście. Ale kiedy patrzy na was i się odzywa, to nadal jest głos Mibrina. Siema. Co jest? Ale fajnie. Słuchajcie, postanowiłem się do nich przyłączyć. I teraz jeszcze maskę iluzji. Mhm. Rzucaj. Splotłeś. I słuchaj, rzutem na taśmę sukces zaklęcia. Okrywasz się magiczną iluzją, dzięki czemu możesz faktycznie przyjąć coś, jakby roztaczasz po prostu tą iluzję wokół siebie, wokół obozu. No, że będzie wydawać, że robię kompletnie co innego. Tak. Posłuchaj, i jak rozumiem, ty chcesz tą iluzją swoją wyjść i tym zwierzoludem z namiotu i coś tam sobie ogarniać, a prawdziwym Umibrinem chcesz podejść do stosu i chapnąć... tak, i chapnąć broń. Dobrze rozumiem? Tak jest. Dobrze. Tak. Posłuchaj,
przysługuje mi test inteligencji na zwierzoludziach. Ja rzucę to zbiorczo, w sensie nie będę rzucał za każdego gora, który tutaj kampi, tylko rzucę jeden test, jeszcze na minus 10, bo oni są zajęci, czy się który po prostu nie kapnie. Czy się który po prostu nie kapnie. Była zręczność, ale to powinna być inteligencja. Ale inteligencji mają... Bez znaczenia. Bez znaczenia, to jest ta sama kostka. Inteligencji mają 25 z paczogory, więc i tak się nie udało. Tak, słuchaj, no po prostu przechodzisz, chapiesz wasze przedmioty, w sensie tak pyk, pyk, pyk do jednego wora i szybko, zanim iluzja z ciebie spadnie, no bo to działa tylko kilkadziesiąt sekund, szybko wracasz po prostu do waszego namiotu. Więc po prostu rzutem na taśmę, kiedy tylko przekraczasz próg, ta zasłonka namiotowa zamyka się za tobą. Iluzja Gora spada z ciebie. Jest taki dyszący po prostu umibrin trzymający worek waszych przedmiotów. Więc zakładam, że cały wasz ekwipunek jest teraz w waszym posiadaniu z powrotem. Blisko było. No okej, czyli mamy broń, tak? Tak. Dobra, czy jestem w stanie tutaj wyczuć mistrza? Albo twojego Juana? Twojego mistrza tak, Juana nie. Gdzie jest mój mistrz? Ale wyczułeś to, że ten, który rzucał potężne zaklęcie, tak? No. To może to jest ten zły mag. Nie wiem, może po prostu do niego zakradnijmy i próbujmy go zaszlachtować? To może reszta ucieknie. Jak piszemy do swojego mistrza. Ja, żeby tutaj się zakrasić, zdobyć to broń, musiałem zrobić w chuj magii ciężkiej. Może jest w tym momencie obok i nie będzie trzeba się tak przekradać. Nie jest. Gdzie jest? Na północ od obozu. Mistrz, a, tak? Tak. I to zaklęcie też. O nie. No to, nie. No, na północ, a teraz gdzie jesteśmy? Na północy obozowiska, czyli wystarczy sobie wyjść. No to... Przy czym wyjście z namiotu jest tu, więc musicie wyjść, narazić się na to, że zwierzoludzie was tutaj zobaczą i sobie po prostu pójść. To prawda. Nie no, namiot ma to do siebie, że jest tkaniny, to mogę to po prostu wyciąć otwór z tyłu jak Zorro. Kurde, rozgryz to. Okej, spoko. Czyli co, jak Anakin wycinasz dziurę w namiocie? Tak. Zabiłem ich wszystkich, kobiety też. Ja w sumie jeszcze na siebie rzucę płaszcz cieni. Ażeby. Zarzucasz na siebie płaszcz cieni. No, ale to wyszło. Co miało nie wyjść? No i po prostu jakby co to będę się skradał. Mhm. Dobrze. Słuchajcie, to akurat do ukrywania działa. Ukrywanie i skradanie to nie są takie same umiejętności. Słuchajcie, kiedy idziecie, puścimy sobie już muzyczkę odpowiednią. Słuchajcie, magia, którą czujesz u Mibrinie, no to tężeje tam. Coraz roższe, coraz potężniejsze zawirowania się dzieją. Docieracie do takiego pagórka. On jest oddalony od tego obozowiska raptem pół godziny drogi. Na jego szczycie ogromne megality, roziskrzone, tak jak widać, potężnymi zaklęciami.
widzicie gdzieś tutaj czającego się Juan Carlosa, który ma swoje tutaj oddziały do obrony tego miejsca. Na szczęście nie za duże. Bo to jest raptem... trzech bestigorów. Poza tym dostrzegacie nieznaną wam postać na środku tutaj kręgu, jak coś tam sobie magicznego robi. No i jest tam także twój mistrz Gloringwell Umibrinie. Leży zawieszony w powietrzu. Ja zaraz go rzucę, bo szukam jego tokena, bo jego token dogrywałem 3 miesiące temu. Za chwilę on się też pojawi i za chwilę pokażę wam też tego śmieszka maga w pełnej okazałości, że tak powiem. Ale to będzie przyjemne zabić Juana. Mówisz? No. Dlaczego? Bo tak. A tak chcę po prostu bez okazji. Jesteś straszliwie brutalny. Nie wiem, po kim ty to masz. Jak? Czemu brutalny? Nie wiem. Dobra, czekajcie, bo chyba za daleko się cofnąłem. Zaraz. Tu nie. I tutaj powinien być jak wpysk. Jest, mam. Cyk. No jak wpysk. Dobra. On sobie tutaj jest i już wam pokazuję, jak wygląda ten mag, czarnoksiężnik. Wygląda tak. Ty go już widziałeś, Umibrinie, w swoim śnie jakiś czas temu, kiedy mierzył się z twoim mistrzem właśnie na takim pagórku. A wy zachodzicie tutaj od dołu, jesteście jeszcze niewidoczni dla przeciwników. Na zdrowie. Dzięki. Na zdrowie. Jego Umibrin Balfet. Xavier Jamnik. Xavier Jamnik, tak. Xavier Jamnik. Poznaj, pokochaj. Czy to jest Tetris? Tak, to jest tak, Tetris. Tak, ja się przyjem. Nie ma lepszej muzyczki do walki niż temat Tetrisa. Myślicie, że jak trójkę rzucimy w jednego z tych zwierzoludzi, ja sztyletem, Balfet z procy, a ty czarem, to go zdejmiemy? Zaskoczenie? I wtedy będzie 3-3, a nie 4-3. Trzy i pół na trzy, bo Juan ta głupia cipa, która nas zdradziła. No spoko, ja się nim zajmę, tym zdrajcą, kurwa, narodu hiszpańskiego. Zdrajcą narodu hiszpańskiego. W imieniu Hiszpanii podziemny skazuje się na śmierć za zdradę ojczyzny. Nikt się nie spodziewał estalińskiej inkwizycji. Specjalnie wziąłeś Juana, żeby to tylko powiedzieć. Jestem tylko kurwa pewien. No, wiecie co jest... inkwizycja w Imperium, więc Diego, wszystko przed tobą. Ja to się zastanawiam, czy Sventin nas odnajdzie w końcu i nam pomoże tym swoim wozem z warzywami. Powiem tak. Jeżeli będziecie dostawali srogo w dupę, to przyjedzie Sventin z zamontowaną armatą po pradziadku na tym wózku. O, dobrze. Po pradziadku, czyli co, dziadek już umarł?
Nie, ale to, ale ten czterolufowy garłacz dziadka z Kala Gulsona będzie miał tam po prostu przyczepiony do sufitu. Bardzo dobrze, to będzie aktualizacja moich informacji, ponieważ właśnie sobie przez sesję szkicowałam taki wóz. Dobra, to ja proponuję w takim razie ryzykowny plan, żeby zobaczyć tego Spentina z armatą. Wiesz co, szarża. Nie, najpierw ja bym rzucił najpierw sztyletem i w ogóle, żebyśmy jednego próbowali zdjąć na strzała, włączyć nasz atak. Okej, okay, to atakujemy... Znaczy, tylko powiem... nie zgadzają na ten dobra, moment. To zróbmy tak. Rzućmy na inicjatywę, bo i tak musimy na nią rzucić. I znowu źle zrobiłem. Spoko. I po prostu wykonacie jakby turę przed inicjatywą, rzucając nożem czy czym tam. A potem po prostu wejdziemy w normalną inicjatywę od początku. O, to może spróbujmy na Carlosa na początek. To będzie już draśnięty i go potem zdejmiemy na strzała. Myślę, że... Nie jestem za. Jak go trafimy w dwójkę, to na pewno coś zrobi. To. Bo nie wierzę, że Bartek trafi. Jesteś dla niej okrutny. No dobra, tego nie. Tak. Na razie. Szczery po prostu. Dobra. A ja mi useless, okej. Nie no, wiele jak na ciebie wyleczyłaś bardziej niż jeden. To było okej. Okay. To było okej. Okay. Diego 54, tak? Dobra. To słuchajcie, najpierw, tak jak mówię, możecie sobie wykonać turę przed inicjatywą, czyli jakieś właśnie strzały, ataki magiczne. To Carlosa, może nie zdąży zaatakować. Dobra. Czyli cyk w Carlosa, tak? Rzut nożem. Tak. Proszę bardzo. Jak z zaskoczenia to dostanę jakiś modyfikator? Okej, okay, plus 10, niech będzie. Przekonał. Balfet też będzie mógł. Hello there! Obrażenia. I co? Are you serious? A gdzie składnik, synku? Był. A gdzie splatanie? Albo przerzuć. Albo. Czekaj, to mogę spleść? Nie, teraz już nie. Teraz możesz tylko przerzucić. Znaczy nie, bo w sumie myślałem, że jak zaskoczenia, to nie będę mógł spleść. Nie no to nie, to nie mogłeś. Dobra. To nie mogłeś. Dobra, po prostu pierdy by poszły. Nie tak. Będę na to kuźwa twoja strzałka się niestety nie... nie trafiła się. Juan Carlos dostał obrażenia od sztyletu. Jej, drasnął, pierwsza osoba, która drasnął go, Balfet. Gawron, chodź tutaj. Ja to przerzucam. Przerzucaj. Chociaż ten jeden, niech się uda. Strzelasz na plus 10? Nie. To nie ma znaczenia. Okej, zatem nóż po prostu za zarośli wylatuje. Drasnął Juan Carlosa po prostu w bok, lekko po pancerzu. On tak patrzy, widzi was tam przyczajonych, a przynajmniej Diego i Balfet, którzy nie umieją się ukrywać, u Mibrin powiedzmy, że tam skampiony w cieniu. A więc wybraliście śmierć. No trudno. Tak, kabron, chodź tutaj. Brać ich! Ale ty pierwszy idziesz. Tak, i podszarżuję do ciebie, cwaniaczku. No, zapraszam. Już się doczekać ci mogę. Przypominam ci, że on ci kradł kile, kiedy walczyliście ramię w ramię. Dokładnie. Dlatego ty, się nie teraz jak zgarnę jego, to zgarnę też tamte kile wszystkie. To prawda. Co on zrobił? Speszył. Posłuchaj. Ile? 99. Posłuchaj. Ja to widzę tak. On szarżuje na ciebie. Ale ty możesz mieć gotowy atak w niego.
Więc zaatakuj go okazyjnie, po prostu bądź będąc przygotowanym na to cięcie miecza, jego po prostu wyprzedzasz jego cięcie. Będzie mógł sparować? Nie. O, to zarobiście. Bo on się kompletnie odsłania, widać, że ty jesteś po szkole szermierki San Luis, a on jest po szkole szermierki Navarra. 13 obrażeń w głowę, bardzo dobrze. Okej, mocno dostał. Ale stoi. No to teraz dwa ataki. Tak. Pudło. O jeden. I trafienie w nogę, on może to sparować. A, okej. Poczekaj, on może to sparować. Nie sparował, czyli wchodzi to 8 obrażeń. To jest noga. A on ma łącznie ile żywotności? Dobrze. Stoi. Za mało. Stoi. Stoi. Umibrin. Tam słyszysz w międzyczasie, że na tym pagórku cały czas się odkurwia magiczne przyzwanie. Chuj, ale tutaj oni nas i tak powstrzymają, więc najpierw trzeba zająć się nimi. Jak najszybciej. Więc. Ja z biodra Juan Carlosa. Czyli z przyłożenia żądełkiem, tak? O ja. Dobra. Super, z przyłożenia magiczne żądło, to jest jednak uniwersalne zaklęcie. W prawą nogę jest na krytyku już. Znaczy, otrzymuje w tym momencie trafienie krytyczne i możesz rzucić K100 na efekt trafienia krytycznego. Bo to jest trochę więcej niż mobek, więc on powiedzmy, że będzie z wami. No, przez co najmniej jednego krytyka się napieprzał jeszcze. Osiemdziesiąt sześć. Wysoko, im wyżej, tym łagodniej. Niestety. 86 trafienie. I w nogę, tak? Ze strzałki. No. Najfajniej, bo jakby mu urwało nogę. To słuchaj, by... nie, twoja strzałka nie urywa mu nogi, ale ociera mu się o kostkę. Widać, że jego to boli, bo wykrzywia się w takim okropnym grymasie. W następnej rundzie przeciwnik może jedynie parować, a wartość jego szybkości zmniejsza się o jeden. Czyli w sumie teraz jest jeszcze żywy? Tak, jest żywy. Po prostu boli go noga przez ciebie. Jeszcze chciałbym mu pierdolnąć z kija. Proszę bardzo, drugą akcją. Jakieś bonusy, bo leży i się zwija? Nie leży, stoi, nie zwija się, ale masz plus 20, bo on jest w tym momencie sam z wami. Pudło. To nie. Balfet. Rzucam te dwa sztylety. Rzucasz w niego dwa... Nie, wyjmujesz dwa sztylety. Tak. Dobrze, czyli jednej w lewej, drugi w prawej. Proszę bardzo. A tymczasem zwierzę ludzie. A my nie byliśmy przy... A, no tak, ona miała proce. Nieważne w takim razie. Mhm. Pierwszy spacz gor. Atakuje. No, z topora powinien zaatakować. Trafia w lewe ramię Diego. Parowanie. Sparowany. Drugi spacz gor. Pudłuje w Umibrina, ale ciało w głowę. I ostatni spacz gor. Skąd wiesz, że w głowę? Trafia w prawe ramię Balfet.
Tylko nie. Nie, masz rację, to w rękę leciało. Paruj, paruj. Panie będzie. Porażka. Prawie. 10. Dobrze. Juan Carlos. Znowu ta kolejna. Juan Carlos może jedynie parować, bo jego boli noga. Diego. No to co, Juan Carlos? Żegnamy się. Ej, ja go wykończę. To nie będzie mógł parować. Nikt się nie spodziewał estalińskiej inkwizycji. Drugi atak. Trafienie w korpus. On może parować. Nie, Boże, nie. Dobra. Umiera. Rzuć... Wiesz co, zrobimy tak. Przeżynasz się po prostu, to jest potężne cięcie miecza, aż drugą ręką se złapałeś. Przeżynasz się po prostu przez jego tarczę, przekrawasz się przez niego i jeszcze tego gora haczysz tym atakiem. Mhm. Więc Juan Carlos po prostu odrzucony, no załóżmy, że no na pechu umiera, a Gor dostaje jeszcze obrażenia od ciebie z tymi samymi obrażeniami. Który Gor? Ten przy Diegu. Tam Diego do nich nie sięga. Tak, bo do innych byś nie sięgnął. Umibrin. Tak. Co, czy będą pierwsze sztylety cienia? Kurcisz, ale... To jest zbyt niebezpieczne i zbyt nieopłacalne w tym momencie. To jest poniżej 50%. Sztylety cienia poniżej 50%? Że zadziałają, tak. Na trzech kostkach już masz szansę rzucić. Nie powiedziałem, że nie mam szans, powiedziałem, że jest poniżej 50%. Mhm. Więc póki co magiczne żądło. Proszę bardzo. W tego dupka, który już dostał. Chociaż... Nie. Niezdarność. Mhm. Którego? Na tego, co mnie atakował. Dobra. To ja od razu rzucę siłę woli. Sukces. Nieważne, nie wyszło. Przykro mi. Druga akcja. Druga akcja. Pierdolę z kija. Mhm. Dlatego, co już był, no, walnięty. Czyli wspólnie z Diegiem fokusujecie tego jednego. No, żeby szybciej poszło. Żeby Barfet walczyła z dwoma. Dobra, trafiasz go w korpus. On może sparować. Ma tam jakieś, nie wiem, drugi toporek w ręku, którym będzie parował. Porażka. Dobra. Balfet. Tak. Czyli go jedynie pogłaskałem. Super. Jakby osłaniacie się z Umibrinem plecami. Tak. Tylko, że przed twoją twarzą jest dwóch zwierzy ludzi, a przed nim jeden ranny. Tak, cudownie. I tak się tam nie przepije teraz, więc będę dziubać. Mhm. Tutaj. Bardziej jej głowa na moich plecach. Dobra. Dziubaj. Pudło. Nie dziubam. Ty masz jeden atak tylko. No, niestety. Dobra, spaczogory. Ale w razie czego mogę ogłuszać? No, to się przydaje. Pudło. Pudło. I trafienie w prawe ramię Diega, bo teraz szedłem z prawej. Parowanie. Sparowany. Diego, słuchajcie, obrażeni bystrym wzrokiem, zauważacie, że z nieba spada na ten krąg kamienny wielki, czarny, skrzydlaty, dwugłowy cień smoka. Przysiada na tym
Słuchajcie, bo to jest w ogóle zabawa interaktywna. Smok jest pod postacią 3 tokenów. O nie. Jest ciało smoka, lewa głowa smoka i prawa głowa smoka. I one będą ruszały się niezależnie od siebie. W granicach rozsądku, mam nadzieję. No tak, no nie oderwie się głowa od ciała, spoko. To byłoby cool. Tak, w sensie ruch smokiem jest tylko w turze ciała smoka, spoko. Ja ci mówię, że się oderwie, ale nie przy chęci smoka. Dobra. Na razie wracamy do gorów. Diego, masz 2 ataki. Na razie widzicie, że ten smok przysiadł sobie na tym kręgu, złożył skrzydła, ryczy. Ale nie rusza się. Ale nie rusza się. Jest jakby te fioletowe nitki, fioletowo-czarne nitki omiatają jego ciało, tak jakby go tam chciały obwiązać. Przypomina to też trochę oplatanie pajęczyną. Diego, jedziesz. Zaatakowałem, trafiłem. A, sorry, nie zwróciłem uwagi. O, pięknie. Spróbuję. Tak, spróbuję. Wiesz co, on spróbuje uniku. Mhm. Nie, Diego chyba dzisiaj Killing Strike. Wyjebał się na miecz. Tak, posłuchaj. Nie dość, że to jest minimalna 6 na kostce. To jeszcze będziesz mógł. Dobra, 11 obrażeń. Zaraz zastanowimy się, co będziesz mógł. Wiesz co? On wbija się rogami w drzewo i jest po prostu traktowany jako bezbronny, dopóki się z tego drzewa nie wyjmie. On to przeżył? Tak, tak, on to przeżył. No to pa, to go kończymy. Okej. Okay. Mhm. 2 krytyki pod rząd, proszę bardzo, minimalna 6 na kostce. Kończony. Trud mój skończon. Tak, to prawda. W sensie, on wiesz, próbował tak się uchylić, próbował ci potem bodnąć rogami, wbił te rogi w pień sosny i ty w tym momencie już czekałeś z podniesionym mieczem, żeby ściąć mu głowę i tylko ta głowa jest takim wywalonym kozim jęzorem, wbita w drzewo tymi rogami. Broczy krwią. Nie żyje. Umibrin. Więc... Splotar. Splotłeś. I jak używam 3 kości, mhm, to 4 od razu tam pokazać, jakby była 4, czy jak? Nie, wiesz co, nie. Dorzuć później D10 ręcznie. To jest tak. Za każdym razem, gdy postać wykorzystuje Księgę Tajemnic, musi dorzucić dodatkową kostkę chaosu, która nie wbliża się do poziomu mocy. Więc rzuć na 3 kostkach zaklęcie, a później dorzuć... Patrz, sztylety cienia, pierwszy raz się udało. Rzuć kostką właśnie K10. To nic się nie dzieje. Nie będzie manifestacji, ale rzuć K100, bo masz szansę na otrzymanie piętna cienia, 10%. No. Nie otrzymujesz. To w tego gościa, co wykonuje rytuał. Dobrze! Wszystkie 3 sztylety w niego lecą. Tak? Tak. 48 metrów, sztylety z siłą 3 ignorują zbroję. Nawet trafisz. Dobrze, czyli... Pytanie? Słucham. Bo... Sekundę. Próbuję znaleźć to. Nie chcę ci pokazywać karta. Mighty Missile. Czy to się bliska do sztyletu? Tak, ponieważ to jest magiczny pocisk. Czyli to plus jeszcze, no to w sumie jeszcze plus 3 obrażenia. Mhm, dobra, czyli po jednym, dopisz tam sobie, tam musisz sobie zwiększyć obrażenia od zaklęcia, wiesz. To zrobię. Dobra. I rzuć sobie też siłę woli minus 10. Sukces. Bardzo dobrze. Potem ci powiem, co ci groziło. Chyba, że mówiłem ci poprzednio i cały suspens psu w dupę. No. Nie mówiłem, czy... Nie mówiłeś. A, to dobrze.
To znaczy, że jeszcze jest suspens. Dobrze. Czyli tak. Pyk plus pyk. Stoi. Xavier Dashunt. Kurwa, co? Tyle obrażeń jeszcze w dodatku ignoruje ten? Zbroję? On nie nosi zbroi. A jo. W sumie ciężko zobaczyć na tym, no nie? No. Nie, nie, on nie nosi zbroi, on jest czarownikiem, więc on nie nosi zbroi. Myślałem, że ocalisz Balfet tymi sztyletami. No, a trudno. Balfet. Wierzę, Balfet, że da radę. Pudło. Nie. Balfet po prostu ma inne talenty niż wy. Ona się przydaje w sytuacjach... Jak leżymy już. Tak. Tak. Trafienie w lewe ramię u Mibrina. Paruje. Nie sparowałeś. No cóż. Za 8. A to za 5. I drugie trafienie. Pudło w Balfet. Diego. Jest na tyle blisko, że dasz radę wykonać w tego dwa ataki. Jeżeli chcesz w tego bliżej Balfet, a dalej od siebie, no to już będzie to akcja ruchu. Więc jak rozumiem, jakby zbliżasz się szybciutko i dwa ataki siepiesz. Może jeden wystarczy, proszę, jakie pa. Pa. Okej. Okay. Słuchajcie, on dzisiaj ma wybitne szczęście. No, teraz nie tylko za Nie, poczekaj, bo to jest minimalna szóstka na kostce, więc to jest łącznie 10 obrażeń. Mhm. Niemniej stoi. To drugi atak. Trafienie w korpus. Obrażenia. Stoi. Okay. Umibrin. Chuj, plotę. Ale znowu sztylety? Głupoty. Znowu sztylety, proszę bardzo. Sukces. Słuchaj, bardzo ładnie. Kostka chaosu, jeszcze poproszę. I jest mała manifestacja. Jest mała manifestacja. Więc poproszę rzut na manifestację, tą małą. 97, poproszę rzut na manifestację, tą większą. Mogę to przerzucić? Nie. To nie jest test. Kurwa! 55 z poważnej manifestacji chaosu. Okolice Arbi. Przyzywasz demona. Nie, spokojnie. Kurwa, nie, przyzywasz demona. Co, kurwa? Co? Z eteru wyłania się demoniczny chochlik, który w następnej rundzie atakuje czarodzieja. Którego czarodzieja? Jednego czarodzieja, który zmanifestował w tym momencie. Powiedz mi, w kogo leciały te pociski? W czarodzieja. Dobrze. Zatem on... No, 15 obrażeń, 7, 9... zabijasz go w takim razie. Myślę, że tutaj już nie ma co. Xavier Dashunt nawet nie zdążył się wypowiedzieć. Zaraz. Posłuchaj, no, gdzieś tu miałem... A, jest, na szczęście, mam. Nawet nie dowiemy się, jaki miał motyw. Nie dowiecie się, jaki był jego plan. Możemy to zapisane gdzieś w książce. Nie, zwole zwykle lubią się dzielić swoim planem przed powiedzeniem, przed wykonaniem go, więc pewnie twój mistrz będzie wiedział, co tu zrobić. Dobra. Też powinien mieć taki uroczy dzienniczek. Pisze tak, sobie. A tutaj koło Umibrina się pojawi w następnej turze demoniczny chochlik, który cię zaatakuje. Demoniczny. A potem zniknie czy zostanie? Zniknie, jak go zarżniecie, jak psa. Aha. No nie dokładaj nam. Znaczy nie, powiem tak. Wygląda groźnie.
Chochlik jest stworzenie demoniczne. Jeżeli łyknie obrażenia, a sam nie zada, to musi wtedy zdać siłę woli. Jeżeli obleje, to wraca do eteru. No to biorąc pod uwagę, jak dobrze tutaj wychodzi zdawanie siły woli, to najpierw zdejmiemy zwierzę ludzia. Atakuje go. Dobra, na razie to Balfet, bo to była tura u Mibrina. Okay, dobra. I rzuć jeszcze, zanim skończysz turę u Mibrinie, to rzuć siłę woli minus 10. Zdany. Balfet. Nad twoją głową przelecił jeden, drugi, trzeci magiczny pocisk znowu. Zwierzęcia tam się oglądają i patrzą tylko, jak mistrz ich pada. Gloringwell będzie dumny, że Umibrin opanował jego sztandarowe zaklęcie. Ja też tak chcę, ja też! Trafiać czy rzucać? Trafiać. Możesz rzucać w ogóle na plus 10, macie przewagę liczebną na zwierzę ludźmi. Chochlik się nie liczy do zwierzoludzkiej przewagi. Tak tylko mówię. Chochlik dziaba u Mibrina. A chwila, to nie miał być od następnej tury? To jest jego następna tura. Myślałem, że ogólnie. Dobra. I am so dead. Nie. A? Spudłował. A nie. To teraz go strzel i ten zniknie, jak przegra, jest wolny. Dobra. Spaczogory. Pudło i trafienie w głowę, Balfet. Oj. Porażka. Co byś się spodziewał? 11 obrażeń. 11, głowa. 11, głowa. 0. Jesteś na 0. Tak. Stoisz za tym. Diego. Jeszcze. Jeszcze stoisz. Dobra, to najpierw rozwalamy tego jednego, który żyje. O ile trafię. Nie trafiłem. Dobra. Musiałeś to powiedzieć. Musiałeś. No ale pa, teraz znika. Ale możesz na plus 10 też ten pierwszy, więc ten pierwszy też trafiłeś. A, to on paruje? Próbuje sparować? Wiesz co, spróbuję unikać. Nie uniknął, więc dwa ataki weszły. To raz, dwa. No brawo. Co, przeżył to pewnie. Oczywiście, że tak. Umibrin, gdzieś tam cię chochlik dziabie po kostkach. To ja najpierw z rządu, a go strzelę. Pamiętaj, że możesz rzucić jedno zaklęcie w rundzie. Wiem. Dobra, strzelasz chochlika z żądła. Na dwóch kostkach, bardzo ładnie. Chochlik otrzymuje jak najbardziej obrażenia, pół życia za nim. Myślałem, że jak nie zada żadnych obrażeń, to znika. Tak, musi sobie rzucić na siłę woli w swojej kolejce. A, dobra. Czy po prostu utrzyma się na planie materialnym. Masz drugą akcję oczywiście jak najbardziej. Pierdolone z kija. Ale też chochlika czy spaczogora? Zwierzę ludzia, dawaj. Mam plus 10, bo... Tak, jak najbardziej. Trafienie w głowę. Jest. Obrażenia, bo on już parował, ten, którego możesz trafić. Super. Balfet. No to... Może spróbuj, nie wiem. Patrzcie i podziwiajcie, mistrze... Mistrze fikołku. I trafiania. Zrób fikołka, jak w tym. No, tej grze, co się umiera. Poker. Poker. To w którym grałam wczoraj. No nie wiem, czy grałaś. I nie rzucasz na plus 10, a mogłaś.
Czy to ma znaczenie teraz? Właśnie. Może gdyby wpisała, to by jej weszło. Chochlik nie zadał obrażeń, a otrzymał obrażenia, więc rzuca na siłę woli. Nie wchodzi mu, więc wraca do eteru. Pa, pa. Spaczogor. Trafienie w korpus, tym razem Diega. Parowanko. Czy ja mam plusy za to, że jest nas więcej, że mnie atakuje? Nie, do parowania nie. Nie potrzebowałem. Dobra, ten nie żyje, ten nie żyje, ten nie żyje, to się w takim razie nie pojawi. No ale można by dorzucić inicjatywę smoka. Jeszcze on! Jeszcze ten! Jeszcze ten chuj tutaj! Ciekawe, ile ma życia. Wiesz. Podejrzewam, że trzy cyferki. Nie. Bardzo ciężko jest w Warhammerze o trzycyfrowe życie. Dobra. Ja sobie to tutaj przystawię i... malejąco. Dobra. Diego sparowane? Sparowane. No to twoja kolej. Dobra, to kończymy tego ziomka. Rzuciłem teraz lewą. Mam plus 10, czy nie ma? Tak, teraz masz. No chyba pada teraz, co? Na prawą głowę już rzucał się inicjatywę. No wiem, ale się nie dopisała. Nie widziałem jej tutaj w każdym razie. Okej. No tak czy siak, no niewiele to zmienia, i tak się rusza prawa głowa, potem ciało. Tylko lewa głowa jest jakaś inicjatywna. To ten zwierzątek pada, tak? 13 obrażeń, no już ci mówię. Prawdopodobnie tak, ale sprawdźmy to. Tak, pada. Czy jestem w stanie coś zrobić temu drugiemu jeszcze? Mam brawurę. Wiem. Wiesz co, rzuć na zręczność. Czy po prostu się nie wypierdolisz w locie? Mam jakiś modyfikator? Nie, nie mam. Nie, po prostu. Dobra. Nie. Niestety nie masz jak dobrze się wybić i tylko podchodzisz, jesteś po prostu przy nim, będziesz mógł albo chapnąć na siebie obrażenia, albo ściągnąć go po prostu w następnej kolejce. Umibrin. Splotę. Damy w smoka. Może go zdejmiesz, zanim nas doleci. O. Żeby zaatakować smoka, trzeba wykonać jeszcze test strachu, bo on jest przerażający. To jest z daleka nie widać przecież. Widać. Zwłaszcza, że będzie podchodził w waszą stronę. Jedynka. Na splataniu, czyli minimalna ósemka na kostce. Ogólnie to mi się pewnie uda. No jeżeli tą jedynkę będziesz miał ósemkę, to tak. Tak. Więc to rzuć tak. Tylko 3d10, bo ty masz 3 sztylety cienia, nie? Zacznę na razie jeszcze na ten, na... Jest mała manifestacja. Więc rzućmy najpierw na manifestację. Mogłem to czułkę zamienić na ósemkę i by wyszło to samo. A nie, by nie wyszło. No. 45. Na małej manifestacji. Posłuchaj. Oczy czarodzieja pokrywa mleczno-biała błona, która utrzymuje się przez K10 godzin. W tym czasie... Wszelkie testy związane ze wzrokiem wykonywane są z modyfikatorem minus 10. Nie dowidzisz po prostu.
Nie zobaczy też smoka, o! Myślałby kto, ale nie, ogólnie to trochę tak. Teraz 3D10. Tak. I to jest plus, zaraz. Plus 4. Plus 4. A nie 12, bo to do każdego jest. No dobra, ale każdy z tych obrażeń jest aplikowany osobno. Znaczy, tak, od każdego ataku odejmuje się redukcja. Ale do każdego jest plus 4. Dobra. Tak, czyli to jest 10, 5 i 13. Łącznie. No, zwierzę ludzia. Nie sądzę, żeby on po tym stał. Nie. Rzuć sobie na siłę woli minus 10. Czy to jest, ma jakiś związek z wiatrami magii? Tak, aczkolwiek nie. Weszło. Sukces. Jasne. Balfet, Umibryn i Diego wreszcie cię uratowali. Sorry. Znakomicie. Czyli... Co to jest? Słuchajcie, widzicie jak ten smok, ten olbrzymi smok powoli zbliża się. Tutaj nadal jest zawieszone w powietrzu ciało Gloringvella, czyli mistrza Umibryna. Zdaje się, że ten smok ma na niego ochotę zrobić sobie z niego posiłek. Biorąc pod uwagę, że wiatry rytuału już się powoli rozpraszają, ta fioletowa sieć, którą on był spleciony, słabnie i ten smog zrywa ją po prostu jak te dinozaury w Jurassic Park, te siatki śmieszne, zeskoczył z tego piedestału, na którym tutaj był i po prostu idzie, przekracza ciało Xaviera Dashunda i zmierza w kierunku Gloringvella, który leży zawieszony w powietrzu. Oh shit. Oh fuck. Trzeba po niego biec. Rzućcie sobie właśnie test jakiegoś strachu, jakiejś grozy. On jest przerażający, więc... Siła woli? Tak, jest to siła woli. Ponieważ ty ledwo widzisz, no to powiedzmy, że na plus 10. Nie, weszło mi. Tak. On nie jest efektem zaklęcia, co? Ten smog? Nie. Weszło. Diego jednak nie jest przyzwyczajony. Ja przerzucę. Proszę bardzo. Ja jeden. Także ratujcie go, ja osłaniam tyły. Balfet, co robisz? Możesz wykonać ruch w kierunku smoka. Możesz też go zaatakować. Nie. Nie. Ja biegnę po Gloringvella najwyżej. Dobrze, czyli wykonujesz akcję bieg. W kierunku Gloringvella. Bieg. W zasięgu starczy. Wydaje mi się, że tak. To jest trzykrotność twojego ruchu, a tutaj wystarczy tylko 16 metrów przebiec, czyli dwukrotność. Dobra. Wystarczy. Słuchajcie, wielogłowy smok. Co słychać? Aha. Wielogłowy smok. Z lewej głowy. Dobra, to tak, żeby się nigdy więcej już nie pojebało. Oznaczę te głowy kolorami. Ciekawe, ile tych głów ma siłą woli. Nie uśpisz. Tak jest. Dammit. Ale nie o to mi chodziło. Słuchajcie. Jak mówiłem, on jest już zeskoczony. Ja to sobie w ogóle zgrupuję te tokeny. O, żeby od razu przesuwać wszystkie. Słuchajcie. I z lewej głowy on puści atak. Pudłuje, więc taka ognista struga nad czołem Balfet gdzieś tam w las. Jakaś tam choinka staje w ogniu. To niedobrze. Z prawej głowy
Jeszcze raz. Z drugiej po prostu struga kwasu roztapia tutaj jakby te kamyczki gdzieś tam za tobą. Też nie trafił oczywiście. I wielogłowy smok będzie się poruszał. Na razie jeszcze spokojnie. Plus on sobie musi przetestować w tym momencie. Słuchajcie, zaczyna pożerać ciało Xaviera. Jakby na waszych oczach zaczyna go opierdalać. Diego. Siła woli. Okej. Okay. Dostajesz punkt obłędu, bo ci nie weszło. On jest przerażający. Aha. No dobrze, że mam... Druga punktu. Narkomania! Okej. Okay. Willpower. No, weszło. Weszło. I co ja mogę? Mogę podbiec, tak? Mhm. Tam gdzie Balfet? Tak. Nawet do... Okej, proszę bardzo. Nożem już raczej nie rzucisz, bo go nie masz. Umibrin. No to ja też tam podbiegnę. Mhm. Czyli też podbiegasz. No to jest jedna tura? Inaczej. Tutaj, jak ci pokazuję strzałeczką, dojdziesz jedną akcją. No. Tylko do tego miejsca. Aha, no to do Glorindera po prostu dobiegnę. No. Mhm. Jasne. Czyli wszyscy podbiegacie tutaj. Balfet? No znakomicie, to co, taszczymy go stąd? Ja w każdym razie chciałabym go wyciągnąć spoza zasięgu potencjalnego napierdalańska. Okej, okay. Posłuchaj, możesz bez żadnych testów ciągnąć sama Gloringvella z połową twojej szybkości. Połową szybkości, mówisz. Czyli poświęcając całą twoją rundę, dociągniesz go mniej więcej do tąd. Dobrze. Biorę to. Robimy. Dobra, czyli Balfet ściąga Gloringvella tutaj na dół, a wy, panowie, zostajecie sami w obliczu dwugłowego smoka. Lewa głowa. Pudło. Prawa głowa. Pudło. Co za przypadek. Robimy taktyczne spierdalanie, czy walczymy? Ciało. Ciało robi taktyczną szarżę w was. Myślałem, że inteligencja, że wpierdala. Myślę, że ma dwie głowy. Myślę, że to wystarczyło, żeby zrobić dodać porządek. Znaczy mi też chodziło o to, że ten, że no ciało. Dobra. Jakie ciało? Zeżar je. Nieważne. No dobra, no. To co, mam go strzelić, tak? Ja w ogóle sięgnę do głowy, czy ja muszę... Sięgniesz, ale on najpierw zaatakuje, wiesz? Panie, spierdolamy. I spudłuje. Myślę, że latające gówno to trochę szybciej zasuwa niż my byśmy na nóżkach uciekli. Diego, co robisz? Opanowałeś strach, jesteś bohaterem w swoim imperium. Znaczy, no nie swoim, ale w pożyczonym. Wiesz, może szybciej... Ale inaczej. Mamy z tym walczyć? No, jesteś magiem, to ty akurat powinieneś łatwiej chyba go z nim walczyć niż ja. Ja na siebie go sfokusuję, pewnie kurwa zginę. A potem nie. A wy nie zrobicie.
Czyli co, Diego, Diego bierze smoka na siebie, tak? Bierze was! Inaczej, ja spierdalam. Dobra, Diego, dwa ataki? Kurwa, teraz nie wiem, jak mnie zostawiam, to co ja zrobię? Sfokusujesz go na siebie. Poświęcisz się dla drużyny. Jaką masz szybkość u Mibrin z pieprzania? 5. Szczęście run, tak? Masz 5? Nie, nie, to run ma trochę więcej. Przy czym... też wiecie, on w tym momencie ma, jeżeli chcecie się od niego po prostu oddalić, on ma was na ataku okazyjnym. Z ciała co prawda, a nie z głów, ale ma. Czy my damy radę do smoka? Bo mi się nie widzi to. Wiesz, ten encounter jest tak przygotowany, żebyście mieli szansę. Może tak, jak się utnie jedną głowę, no to raczej już nie przeżyje, nie? Tam jest tętnica, wykrwawi się gnojek. To jedną tylko sfokusujmy i jedną mu pieprzmy. To w takim razie napierdalaj na wódł głowę. No to wtedy zieloną bije. Dobra, no. Proszę bardzo, dwa ataki. Pudło? Przerzucam. Dobra, ostatni punkt szczęścia. Pudło. Drugi atak. Encounter, wy jesteś przygotowany. Spierdalaj. Macie szansę. U Mibrin. Nie, mi chodzi. No pokaż krytyk. Pokaż krytyk na minus 70. Gdzie są teraz twoje krytyki? Splotłeś? Porażka zaklęcia. Kostka chaosu. Nie ma manifestacji. Siła woli na minus 10. Porażka. Porażka. Zapamiętajmy to, że miałeś porażkę. Tak. Bo to się po sesji przyda. Balfet. Ciągniesz dalej! Przez procy! Zieloną! Ciągnę dalej i dopiero potem zacznę coś rzucać, okej? Okay? Dobra. Słuchajcie, wielogłowy smok. Pudło je kłami z głowy. To była lewa głowa, no ale nieistotne, no te głowy mają takie same szanse. I trafia w głowę Diega. Ja mogę to sparować? Tak! Tak, naprawdę? Naprawdę! Tutaj można sztyletem sparować maczugę trolla. Nie sparowałeś. Ojej, jebę. O, no, trochę tak. Z lewej głowy dostajesz obrażenia z kłów. 6. W głowę. Wow. Trochę fart. Dostaję 2 obrażenia. Trochę fart. Dobra. I z ciała. Pudło. Diego. No to biję mu tę głowę dalej. Bij! Pierwszy atak. Pyk! Trafienie w głowę. W głowę! No, liczy się jako 2. Obrażenia. No pokaż, furia Ulryka. Oddałeś mu, doskonale. Drugi atak. Obaj się głaszczecie. Głaszczecie się po prostu. Trafienie w nogę. Już bardzo. I to już ma sens.
Ale to jest ta noga tej głowy, tak? Ta noga tej głowy, tak. W sensie... No, bijesz go... Rozumiem, że fokusujesz głowę, tak? No. Mhm. Przyjmuję, przyjmuję. Były dwa ataki. Umibrin. Splatanie magii. Sukces. I przy pomocy księgi... Chyba, że żądełko. Czy my możemy jakoś wykorzystać ten portal, który jest za nim? Nie, bo to nie jest portal. No okej. Okay. Słuchajcie, jest grubo. To są dwa, to jest 26 obrażeń od tylko pierwszego sztyletu. Więc no, pół życia za smokiem. A potem jeszcze wchodzą pozostałe. Manifestacja nie ma, nie ktoś. Nie ma manifestacji, ale siła woli jest na minus 10. Uwierzysz, że jak powiem ci, że stoi? Smok? Tak. To jest kurwa smok, pewnie, że uwierzę. I pamiętajmy, że miałeś dwie porażki na sile woli. Ej, chwila, moment. Ale miałem drugą folię Ulryka jakby, no nie? Tylko, że ona nie poszła. Poszła. Obie poszły. Zobacz. Z pierwszych... No nie. Nie, no jak? Z pierwszych obrażeń miałeś 10 plus 4, czyli 14. Z drugich obrażeń miałeś 6. No. I poszła furia Ulryka. 10 no. I dorzucił kolejną 2. Nie, że plus 2 to jest dorzucenie? Tak. Bo mi się wydaje, że to jest... Nie, skąd te plus 2? Zobacz, jak potwierdzisz pierwszą furię Ulryka, potwierdziłeś 41 versus 63, to dorzucasz dodatkową dziesiątkę. Jak na niej wypadnie dziesiątka, to już nie potwierdzasz, tylko dorzucasz od razu kolejną dziesiątkę. Więc wyrzuciłeś dziesiątkę, dobra. Plus dziesiątkę, plus z trzeciej kostki dwójkę i plus 4 siły ciosu, czyli łącznie 26 obrażeń. Dobra, bo zrozumiałem to tak, że te plus 2 to jest dodatek z... Zaklęcia. Nie. Nie, nie. Nie, nie. Dobra. Nie, nie. To jest kostka. Więc... Ale stoi. Tak. Ale jakby pamiętajmy, że miałeś dwie porażki na sile woli. Przypomnij się. Boję się. Ja wiem. Balfet? Dobra. Co robisz? Czas na zmianę sztyletów na proce. Zmieniasz sztylety na proce, ładujesz proce. Tak. Bardzo dobrze. Wielogłowy smok. Z lewej głowy... No, mocno go zraniłeś, więc on spróbuje... lewa głowa była czerwona, więc on spróbuje ognistym oddechem w Umibrina. Trafia w głowę. Paruje? Nie, to jest dystansowy atak. Chapiesz obrażenia. Znaczy mi chodzi o to, że mogę jego łeb... Znaczy odbić? Nie. Żeby poszło... Nie. Nie, bo unosi, okay. Unosi głowę i zionie na ciebie ogniem za 7. To jest taki bardziej tank niż... To jest taki tank, nie DPS. To jest smok. Trochę. Chapi obrażenia, bije jak dziewczynka. Jeszcze stoję? Dobrze. Prawa głowa. Trafia w korpus Umibrina kwasem. Paruję, a nie. Ufa, smoku. Za 4. Stoję. I ciało. Trafia w prawe ramię Umibrina. To możesz sparować kijem. Koka go. Za 10. Nie dałeś mi tego przerzucić. Nie wiem, mam jeszcze jeden przerzut. Stoisz? Leżysz? Przerzucam, póki co. Dobra. Przyjąłeś na zastawę. Słuchajcie, Diego Fernando.
Ucinamy główkę. Pokaż. Pudło. Nie ucinamy główki. Nie ucinamy główki. Drugi atak. Trafienie, proszę bardzo. Obrażenia. 13 obrażeń. Bardzo ładnie. Czekaj, liczę. Stoi. Umibrin. Plotek głupoty. Tego chwila, bo się ładuje. Zobaczycie, że wykończy go Balfet złotym kamieniem. Dobrze, na jednej z kostek będzie 8. Nie. Wyjdzie mi. Pewnie tak. Najpierw rzucę kostkę chaosu. Rzuć. Dobra, nie mam manifestacji. Jest mała. Bo jedną z piątek... Co? Jest mała. Dla dwóch piątek. Nie, bo jedną z piątek mogę zamienić po prostu tą zamkę. No dobra, niech będzie. Nie ma manifestacji. Rzuć obrażenia 3K10. Dobra, czyli 8, 11 i 6. Please? Będzie na krytyku. Teraz policzę tylko jak mocnym, czekaj. Dobra, wiem. Rzucaj krytyk. Rzuciłem jakiś czas temu, ale dopiero teraz ciebie świetliwo. 68. Może być. W co trafiłeś? Przypomnij mi. A, nie wiem. Łeb. Nie wiadomo, w łeb. Dobra. Z sztyletu, tak? W głowę. Posłuchaj. Widzisz, jak twój sztylet cienia rozcina mu skórę na głowie. Z jego rany po prostu zaczyna ściekać taka gorąca, parująca krew. Będzie działał jako ostatni w inicjatywie i ma przez to modyfikator minus 20 do walki wręcz, czyli będzie mu ciężej was trafić. Jakby to power na minus 10. I weszło, dobra. Mam tutaj informację, że nie widać co rzucamy na streamie podobno. Że przestało się odświeżać jakby. Tak, sprawdźmy. Ostatni rzut powinna być siła woli Umibrina 26. Sukces. Niech ktoś potwierdzi. No, ostatni tutaj na tym screenie, co dostałem, jest miecz Diego 13. A, czyli jedne rzuty. O, podobno już działa. Się odświeżyło. Jakby rzuty Umibrina są ze spowolnieniem, więc może dlatego. Dobra. Spowalniam system. Spowalniasz system. Balfet, masz proce, masz naładowany kamyk, kręcisz nim jak pokurwiona. Oczywiście. Smok jest dosyć duży, więc myślę, że możesz spokojnie na plus 10. I jeszcze jest zajęty nami, więc nie będzie jej tak, przeszkadzał? Tak, tak. Więc myślę, że spokojnie na plus 10. Cyk. Próbowałem. I teraz patrzcie, patrzcie jak Balfet zabija smoka. Przerzut! Dobra, pyk. Trafienie w prawe ramię, proszę bardzo. Obrażenia. 7. Najwięcej. Krytyk. To ostatnie czasy. Co? Krytyk. To jest wciąż mój kill. 10! Chyba go zabiła. Dobrze, posłuchajcie, już wam mówię. W co trafiłaś? W ciało, tak? Powiedzmy, że... Tak. Spierdolamy. Jestem tchórzem, okej? Dobra, słuchajcie. Widzicie, jak kamyk Balfet nabrał takiej szybkości, że wbił się po prostu w pierś tego smoka.
W czterce. Tak, prawie że. Co rundę będzie miał kumulatywne 5%, że po prostu padnie od ran. No i ma w tym momencie ma minus 30 do wszystkiego. No to chyba już nas nie trafi za bardzo. 20% szans, że nas trafi. Dobra. Chcesz, czy miał minus 20, więc teraz jest minus 50? Ale miał wtedy minus 20 tylko do walki wręcz, a teraz ma do wszystkiego minus 30. Maksymalny modyfikator jest minus 30 w tym systemie, nie licząc pewnych wyjątków. Okej. Ale tak, ale mimo wszystko próbuje. Krew tam z jednej głowy zalewa mu po prostu oczy, próbuje zionąć ogniem w Balfet, ale pudłuje. Próbuje zionąć kwasem w Balfet. To co? Nie. Tak ale pudłuje. Potem próbuje drzeć łapami po chłopakach. Trafia! Jednego paruję. Z was. Dobra, może być Diego, paruj. Sparowany. I Diego Fernando. Dzisiaj ewidentnie coś zatrypiło. dzisiaj dobre rzuty. Trafiają w głowę. Dobrze. Słuchaj, minimalna szóstka na kostce, pokaż. To będzie tutaj ta minimalna szóstka potrzebna. To jest 10 obrażeń. Możesz rzucić krytyk. Kasto, tak? Tak, kasto. Ile już miałem furii Ulryka? Za mało. Dwie czy trzy? W życiu? Chyba trzy. Nie, cztery, bo w jednej byłyby dwie. Dobra, z miecza w głowę. Posłuchaj, odcinasz mu część, nie wiem, rogu, ucha. On ryczy i w tym momencie no, po prostu bije skrzydłami. Ale większego efektu to nie wywołuje. Umibrin. A jeszcze mam drugi atak. A, to prawda, przepraszam. Drugi atak, proszę bardzo. No, jakby go nie było. Umibrin. Chwila, bo się ładuje. Splotłeś? No. Myślałem, że z kija jebnie. Kusisz? Dobrze. Dorzuć kostkę chaosu. Nie ma manifestacji. Rzuć K100. Czy otrzymasz piętno cienia? Masz na to 10% szans. Damn it. Nie otrzymasz. I wchodzą w niego obrażenia. Dobra. Tak na przyszłość. Trzeci fail. Dobrze. Dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, super. Rzuć krytyka, K100. A to nie są trzy krytyki, bo to są trzy trafienia? Nie. Jest jeden zbiorczy, a dzięki temu groźniejszy. Chyba, że chcesz rzucać... Nie. Dwa malutkie. Żeby to... Znaczy, zależy po prostu, jak kto gra. Dobrze, czyli 79. Niestety wysoko. Ale wydaje mi się, że już w tym momencie będziemy mogli sobie powiedzieć. Wbija się twoje sztylety wbijają się głęboko w brzuch. I wydaje mi się, że to już wystarczy. Posłuchajcie. Smok pada. Na grzbiet. Wy możecie sobie pogratulować zwycięstwa nad wielką bestią. Good job. Jestem Umibrin, pogromca kurwa smoków. No, teraz to tak. Dobra, a ja sobie szybciutko jeszcze dwie grafiki znajdę, które mi są potrzebne, o których zapomniałem. Umibrin mutuje trzy razy. Tak, skąd wiedziałeś?
Czekaj, co? Za każdym razem, kiedy postać korzysta z Księgi Tajemnic, musi wykonać wymagający na minus 10 test siły woli, którego niepowodzenie występuje oznacza, którego niepowodzenie oznacza wystąpienie u niej jednej mutacji. O chuj. Umibry zamienia się w smoka. Walka trwa dalej. Pomniało to kompletnie. A to było. Zapomniałem o tym. Trudno. Ale to niestety było potrzebne. By to wygrać w ogóle. No. Nie no, zawsze mógł przyjechać nasz towarzysz Svenkin. Jakbyśmy zostawali w dupę. Clean. Dobra, słuchajcie. Ja muszę dograć jeszcze szybko dwie grafiki, o których zapomniałem. I już... działamy. Bo w tym momencie dzieją się rzeczy następujące. Wy sobie schodzicie, mój Brina trochę zaczyna swędzić ciało, ale no, nie uprzedzajmy faktów. Dochodzicie do Balfet, tam mistrz Gloringwell się trochę jakby uspokaja, kiedy smok pada, ale na jego ciele po prostu dalej występują zimne poty. W sumie byśmy wzięli jakieś trofeum ze smoka. Właśnie do tego chciałbym przejść, ponieważ kiedy odwracacie się, dociera do was myśl, żeby wziąć trofeum ze smoka, zauważacie, że jego ciało tak jakby bulgocze. Bulgocze, syczy, zmienia się, tak jakby pękało na dwie części wzdłuż linii tworzonej przez połączenie głów i mostka. Tak jakby rozklejało się po prostu jak taka gorąca Nutella na nożu. Ale to wybuchnie? Mamy spierdalać? Wiesz co? Wybuchnie jak wybuchnie. Już wam mówię, co się dzieje. Dwa smoki. Lepiej. Słuchajcie. Alien. Prawie. Dwie połówki ciała smoka oddzielają się od siebie w takie wibrujące magią chaotyczną kałuże. Pulsują, bulgoczą, zwijają się po prostu. Umibrin, ty dostrzegasz po prostu wirujące wręcz w koszmarny sposób wiry czarnej magii, kiedy te gluty wypiętrzają się. Jeden przyjmuje postać, nie wiem, jak wam to nawet opisać, grubego humanoida z rogami, drugi przyjmuje postać wielkiego ptaszora. Aha. No, już wam pokazuję. Dalej walka. Pan przemię. Wielki nieczysty. Słuchajcie, oni, te istoty, są to demony. To można łatwo poznać. Zwłaszcza Diego, który z demonami miał już do czynienia. Ej, my też widzieliśmy Chochlika. No dobra. Powiem tak. Chochlik jest stażystą w tym korpo. To są CEO. Ale też jak nie trafią i my ich patniemy, to spadają, tak? Nie. To trochę jest gorzej, bo w tym momencie oni patrzą na siebie. Patrzą na was, patrzą na siebie i rzucają się sobie do gardeł. Wielki nieczysty z panem przemian. Momentalnie wybucha walka na najwyższym szczeblu. W powietrzu wibruje wręcz magią. Umibrin krwawi z uszu. Diego z nosa, a Balfet chyba z oczu, nie wiem. Błyskawice energii, błyskawice magii po prostu po całym tym obiekcie zaczynają latać jak ten... Jak roje owadów. Gdzieś tam z lasu, z tyłu, gdzie ten obóz zwierzuci, słyszycie ryk, słyszycie krzyk, kiedy tam po prostu też coś się dzieje. No jedyne co, no to czujecie po prostu silną potrzebę ucieczki. Nie macie najmniejszych
szans, o ile smok jeszcze był przerażający, ale się opanowaliście, to z taką potęgą czujecie, że nawet korzystając z mocy Księgi Tajemnic u Mibryn nie macie szans. Więc szybko po prostu bierzecie w trójkę tego Gloringwella. Mogę chwycić głowę smoka? Nie, ponieważ nie ma już głowy smoka. W sensie on zmienił się w błoto i z tego błota powstały dwa wielkie demony. Okej. Więc wy po prostu porzucając Juan Carlosa, porzucając zwierzę ludzi, porzucając wszystko tutaj, jakby za sobą wszystko, uciekacie w las. Byle dalej, byle się tylko skryć przed tą grozą, przed tą potęgą sił chaosu, która właśnie na waszych oczach się zmanifestowała. Jeszcze długo w waszych uszach po prostu wibrują ryki w sekretnym demonicznym języku, którym oba demony przekrzykiwały się nawzajem walcząc. Jeszcze długo, kiedy zamykacie oczy, pod powiekami widzicie tę grozę wielkiego nieczystego i koszmar pana przemian. Proszę, żebyście sobie wszyscy wykonali test siły woli, po prostu. Czy to, teraz też to nie jest zaklęcie, więc nie mam modyfikatora? Nie jest to zaklęcie, więc nie masz modyfikatora. U Mibryn nie otrzymuje punktu obłędu, Diego i Balfet otrzymują punkt obłędu. Ja to jak zwykle, to ja to mogę popisywać je po prostu. Tak, zamiast rzucać. Tak. Jej, bo mam 5 punktów. No. Słuchajcie, no przyczajacie się w lesie. I jeszcze tak jak mówię, długo, długo słyszycie odgłosy tej walki. Dziękuję wam bardzo. Well, shit. Ja jestem ciekaw, co z tymi mutacjami. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda. I co z mistrzem? To mistrz, tak, mistrz się ocyka, kiedy uciekacie. Im dalej jesteście od demonów, tym mistrz bardziej się uspokaja. I kiedy będziecie już podchodzili pod Talabajm, to mistrz ocknie się, spojrzy i powie: witaj u Mibrynie. Długo mnie nie było? Nie, tylko kilka kurwa tygodni. Wyrosłeś. Nie denerwuj mnie. Nie wiesz chyba, jakie gówno tutaj się właśnie działo. Okej, będzie szansa jeszcze z mistrzem pogadać. To co, rozgarniamy mutację elfa? Dawaj. Dobra, słuchaj, nie weszło ci, więc będziesz 3 razy mutował. Mutacje mają różne efekty. No ty będziesz... Co mam rzucić najpierw? Słuchaj, to zależy. Ponieważ mutacje mogą być bardzo ogólne, a mogą być konkretne. Tutaj, jak domyślacie się zapewne... Ja w ogóle może najpierw wam pedeki rozdam, chcecie? No. Byłoby miło. No to słuchajcie. Zdrajca pogromion, nekromanta pogromion, przeskradane zwierzę ludzie, smok pogromion. Jak dla mnie, to za dzisiejszą przygodę należy wam się 350 punktów doświadczenia. No to cyk 400 już mam. I cyk 2. No. To mogę już się na magii śmierci nauczyć. Tak, możesz. Rany, 2. Gorzej poszło z tymi mutantami na początku. Tam miałem 4 rany. No bo z łuku cię. To było w poprzedniej sesji. No. Nie no, tutaj. Na samym początku co walczyliśmy, to tam dostałem 4 rany. No dobra, ale na poprzedniej sesji to byliście prawie martwi. No to tak. Poszło, tym razem była Chivera utopia po prostu. Dobra, dawaj z tą mutacją, bo dobra. Ja nie za bardzo mam czasu. Okej, okay. Tak, to nie, to już. Nie, wiadomo, bo ty wstajesz rano do pracy. To long story short. Jak zapewne domyślacie się, no mieliście tutaj dwa większe demony, te największe z największych. Pan Przemian jest wielkim demonem Tsincha, boga magii, boga zmian, boga chaosu, takiego najbardziej chaotycznego można powiedzieć, a Wielki Nieczysty jest wielkim demonem Nurgla, czyli boga zarazy, z którym też mieliście już do czynienia. Możesz zdecydować,
Czy chcesz losować mutacje z tabelki poświęconej konkretnemu z nich, czyli albo Cincha, albo Nurgla, albo możesz... Cinch to był... Cinch to był czego? Przemiany, chaos, magia. Czyli co dokładnie mogłyby mi wyrosnąć? Pióra, dzioby. Iż. A tamtego drugiego, Nurgla? No to możesz mieć takie zaprzyjaźnione muchy, jak ten z Naruto. Albo wrzody. Nie wiem. Dobra, ogólny po prostu nie chcę. Dobra, słuchaj, to rzuć 3K1000. Bez kombinowania. Okej, okay. To od najmniejszych lecząc. 51. Twoje ciało się oczywiście tutaj odpowiednio zmieni. 51 to jest cuchnący dotyk. Czyli twoje dotykanie będzie śmierdziało. Twoje ręce ustawicznie pokryte są śmierdzącą i lepką wydzieliną. W żaden sposób nie możesz ich domyć, a twój dotyk przenosi chorobę smrodliwych wiatrów. Jeżeli ktokolwiek będzie spożywał przyrządzony przez ciebie posiłek, musi wykonać test odporności, którego niepowodzenie oznacza zarażenie się tą chorobą. Ej, to jest zajebiste. My jesteś takim teraz instant trucicielem. 263 to jest kolorowa skóra mówi, że kipiele, jednooki, no gdzie mi to zniknęło? Kły, kolczasty. O, kolorowa skóra. Podczas snu obłażą cię maleńkie robaczki, które wgryzają się w głąb skóry i tam umierają. Ich ciała pozostawiają umiesione pod twoją skórą i zaczynają świecić dziwnym blaskiem, którego kolor zależy od boga chaosu, któremu służysz. Dla sług Korna charakteryzuje się zabarwienie czarne, czerwone lub przypominające rozpalone żelazo i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli bohater nie służy żadnemu z bogów chaosu, kolor wybiera mistrz gry. Dzisiaj mamy czwartek, więc będziesz w błękitne centki. Kolor. Ja taki jest komentarz w podręczniku. Aby określić wzór, należy rzucić K100 i sprawdzić wynik w tabeli. To powiedzmy, że tam. I raczej jaki kolor? Rzuć K100. Mutacje. Górna lub przednia część ciała przyjmuje jedną barwę, dolna lub tylna całkowicie inną. Myślę, że zdecyduję, jakie to będą kolory po prostu no, za chwilę, żeby też cię nie trzymać za długo niepotrzebnie. A 767, może to będzie coś fajnego, to są wyłupiaste oczy. Kurwa. Powiem tak. Mogę to przerzucić? Nie. Twoje przekrwione oczy pęcznieją i wychodzą z orbit. Coraz bardziej przypominają ślepia żaby. W wyniku tej przemiany twoja ogłada zmniejsza się o K10. Jak mops. Jak mops. Żeby ci nie wypadły te oczy czasem. Tak. Mopsom wypadają. I twoja ogłada. Słuchaj, od razu ci powiem. Możesz zrezygnować z posiadania którejś z tych mutacji, poświęcając punkt przeznaczenia. Cuchnące jest spoko. No to albo jest... Skóra, nie wiem, co mi może zmienić. Znaczy, no, od dzisiaj nie gotujesz. Znaczy, powiem tak. No, możesz się skazać w nocy. Znaczy, powiem tak. To, że masz tą skórę, no to nawet niewiele ci zmienia. Po prostu będziesz kolorowy i dopóki nie pokażesz twarzy, no to wiele się nie zmieni w twoim życiu. Będę także chodzić cały czas w rękawiczkach. W masce i tak dalej. Mhm. A wyłupiaste oczy to jest coś okropnego, więc ja to, za to podziękuję. Okej, okay, czyli rezygnujesz z wyłupiastych oczu, nie masz w takim razie tego zmniejszenia ogłady, ale masz o jeden mniej punkt przeznaczenia. A jak to się regeneruje? To się regeneruje w taki sposób, że czasami ja jako mistrz gry nagradzam was punktem przeznaczenia. Kampman, zabiłem dzisiaj smoka. Ale wypuściłeś dwa wielkie demony na prowincję. Skąd powiedzieć? No właśnie.
Myślę, że nie kwalifikujecie się jeszcze do punktu przeznaczenia. Ocalcie świat, to pogadamy. Ocaliłem mistrza! Dla mnie się nic nie zmieniło, że go ocaliłeś. No. Mistrz nie był światem Diego. Dobrze. Mam nadzieję, że wam się podobała sesja. Udało się nam rozegrać finał tej przygody ze smokiem. Myślałem, że już kampania, nie? To jest to finał kampanii. Nie finał finałów, co prawda, ale finał kampanii. No. Dobra, trzeba rozwinąć. Druga kampania w trakcie. Druga kampania w przygotowaniu, jeśli będziecie oczywiście chcieli. To pewnie. A nazwa zmieniamy na tą zmienną? Czy dalej będzie ta piątka, która jest trójką, która jest dwójką, która jest czwórką? I która już teraz nie jest piątką. Ta liczba. Ta liczba. Czy ktoś nowy będzie piąty? Nie wiem. Zobaczymy. Okay. Jakby podejmiemy tą decyzję, myślę, że po prostu jest kwestia do dogadania. No. A rozwoje, jak będziecie chcieli, no to jakby ja też, wiecie, że zawsze jak potrzeba, to pomagam. Dziękuję wam, mówiłem, za sesję. Dziękuję patronom za bycie patronem. Chaosiarski Piesio był super. Wszystkim się najbardziej podobał Chaosiarski Piesio, który szczeka dupą. Ja w ogóle mogę wam powiedzieć, bo to wszystko, co się działo, te muchy, te pająki na LSD, to były właśnie efekty oddziaływania dwóch wielkich demonów w okolicy. O, to trafiłem prawie, że... Tak. No i tak najlepszy, który trafił, to był Rafał. No i teraz Umibrid mutuje 3 razy. Był piaste oczy. Był piaste oczy. No, powiem ci, że to mogła być twarz łasicy. Nie pasowało. No. Ale bym to zostawił, o no, Jezu. Znaczy wiesz co, z innych śmiesznych efektów, które są w mutacji do chapnięcia, no to jest, nie wiem... Właśnie, tylko jeszcze przepraszam. Zły bliźniak. No, kolorowa skóra. No. Jak to będzie w końcu dokładnie wyglądać? Znaczy no wiesz co, po prostu twoja skóra zmieni kolor i będziesz jakby górną połowę ciała miał w jakimś jednym kolorze, a dolną połowę ciała, gdzieś mniej więcej od brzucha w dół, nogi będą w innym kolorze. Jeszcze nie wiem, jakie to będą kolory, ponieważ ty nie masz szczególnego związku z żadnym z bogów chaosu, no to nie będziesz jeszcze ani czerwony, ani niebieski. Tylko nie wiem, może ponieważ jesteś magiem cienia, no to będziesz miał jedną połowę ciała taką grafitowo-szarą, a drugą połowę ciała taką mleczno-białą, jak zepsute mleko. Zapisasz to? Tylko jeszcze nie wiem, którą. No możesz to zapisać i po prostu ustalimy, która jest która na bieżąco. Będziemy mogli to wylosować. Też, jeśli chcesz. I jakbyś mógł także dać cuchnącego dotyku jakiś opis po prostu dłuższy. Jasne. Już ci mówię. Znaczy nie, to zawsze nie teraz. Okay. Zrób zdjęcie czy coś i tyle. Dobra. Ja to sobie wpiszę. Dobra, bez problemu. To zaraz ci wyślę w takim razie. Bez pośpiechu i tak teraz sobie przepiszę. Dobra, dzięki. Paulina, Adrian, wam się podobało? Tak, było bardzo fajnie i jestem bardzo usatysfakcjonowany, że przeżyliśmy i nawet nie dostaliśmy pierdolu. Ja coś trafiłam! Ciężko, żebyś nie trafiła w takie duże dziadostwo. Znaczy, no bez tego tu nie było trafienia. Wiesz, nie, ale pamiętajmy, że Balfet nie jest wojowniczką. Dobra, tak. Słuchajcie, ja zamykam już tego streama, kończymy to.